Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Robertem Korabem. Jesteś tu i teraz praktycznie, nie? Tak. Jesteś na szlaku, tak jak powiedzieć, tak jak takie zwierzę, które musi przetrwać, które musi tam dobiec i zrobić wszystko po drodze, żeby ten cel osiągnąć, prawda? No i to jest takie właśnie powody, że dużo się uczysz, poznajesz też siebie, nie? Może to zabrzmi zbyt brunotnie, ale walczysz, każdego dnia walczysz o życie, nie? Bo musisz dobiec do celu, żeby w ciepłych warunkach się przespać, bo nie jesteś w stanie tego zrobić na szlaku, nie? Bardzo często po ciężkim etapie przybiegasz do schroniska, a tam się to nikt nie interesuje, nie? Kuchnia zamknięta, sorry, winę tu. My pracujemy i musisz sobie radzić, nie? Tam nikomu nie powiesz bajki, że jesteś na 300 km GSB i prosiłbym o łagodne traktowanie, nie? No każdy ma to gdzieś, nie? I to nie ma w tym nic złego, po prostu każdy ma swoje życie, nie? Dla nich nie robisz nic specjalnego, nie? To jest dla ciebie coś ważne, nie? Także no w pewien sposób też takie, mówisz, bieganie, wysiłek, no uczy takich właśnie, jak to życie tak naprawdę wygląda i co w tym życiu jest właśnie ważne, jakie są priorytety. To był Robert Korab, ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Kilka tygodni temu, patrząc na listę odwoływanych zawodów, pomyślałem o tym, że na pewno wielu z biegaczy i biegaczek będzie chciało ruszyć w dalekie, samotne biegi po wyznaczonych przez siebie trasach. Zadanie niby proste. Zarezerwować kwatory, spakować plecak i po prostu ruszyć przed siebie. Góry potrafią jednak zaskoczyć. Dlatego postanowiłem spotkać się z Robertem Korabem, rekordzistą 500-kilometrowego głównego szlaku beskidzkiego w wersji bez supportu. Robert biega już od 18 lat i nazbierał mnóstwo doświadczeń, którymi teraz chętnie się z nami dzieli. Rozmawiamy o ważnych dla Roberta biegach, ale skupiamy się głównie na GSB i o tym, jak przygotować się do tej trasy, zarówno sprzętowo, jak i mentalnie. Jak zaplanować takie wyzwanie, czego się spodziewać i na co uważać. Rozmowa z tak doświadczonym ultrasem to zawsze dawka porządnej wiedzy i inspiracji. A jeśli tym ultrasem jest do tego Robert Korab, to jest do tego miło i mądrze. Na końcu odcinka jest szansa na zgarnięcie kuponu na 100 zł pewnej zacnej firmy odzieżowej, więc dotrwajcie do końca. Zapraszam. Cześć Robert, witam cię serdecznie. Cześć Kamil, hej. Miło cię tutaj odwiedzić w Rzeszowie, masz bardzo piękne tereny. Stadiony, dużo obiektów sportowych. Jak ci się tu biega? No, miejscówka jest fajna. Wychodzę z domu, przechodzę przez ulicę i mam bulwary, na których bardzo często biegam. Kilka dobrych kilometrów, fajnych ścieżek. Przy okazji taki rezerwat Lisia Góra, gdzieś też można tam fajnie pobiegać. Fajna przyroda. Także warunki do uprawiania, biegania mam dosyć fajne. A od zawsze mieszkasz w Rzeszowie, czy... Tak, jestem rodowitym rzeszowianinem, także cała moja historia jest związana właśnie z tym miastem, także cały czas. No właśnie, biegasz od 18 lat, to już jest kawałek czasu, nie? No już zleciało, w 2002 roku dokładnie przebiegłem swój pierwszy maraton, po półrocznym okresie przygotowań. A zaczęło się tak dosyć dziwny sposób, bo zacząłem mieć problemy z nadciśnieniem, sporą nadwagę miałem, 100 kg ważyłem, bolała mnie głowa przez 2 tygodnie, postanowiłem, że pójdę do lekarza zapytać się, co jest, nie? Miałem wtedy 32 lata, lekarz stwierdził, że mam wysokie nadciśnienie i zalecił mi stosowanie tabletek na obniżanie tego ciśnienia. Stwierdziłem, że to trochę za wcześnie, żeby w wieku 32 lat już do końca życia brać tabletki. Stwierdziłem, że może spróbuję się zacząć ruszać, trochę rzucę masę i będzie lepiej. Lekarz ci zasugerował ruch, czy ty sam to wymyśliłeś? Sam jakoś do tego doszedłem. I po 3 miesiącach, nie, w kwietniu, to był kwiecień, pamiętam. I po 2 tygodniach zacząłem się czuć lepiej. Stała mi boleć głowa. Stwierdziłem, żeby wytrwać w tym, co robię, no to muszę sobie postawić cel. To był kwiecień i postanowiłem, że pobiegnę na jesień maraton.
Czyli pół roku sobie dałem, że się przygotuję do maratonu w Poznaniu. No i po 3 miesiącach tam rzuciłem 10-12 kilo, już całkowicie ustabilizowało mi się ciśnienie. Zacząłem się czuć o wiele lepiej. No i na jesieni udało się w debiucie, to był w ogóle pierwszy bieg. Żadnym innym biegu nie startowałem, ani w Piące, ani w Dryżce, ani w maratonie, tylko od razu maraton. Od razu maraton. Gdzieś tam w internecie jeszcze wtedy nie było tak tych stron takich o bieganiu dużo, ale gdzieś tam wyszperałem jakieś fajne informacje. Kupiłem chyba sobie bodajże wtedy książkę Jurka Skarżyńskiego, taką kultową. Chyba jedna pozycja biegowa w tamtych czasach. I w oparciu o tą książkę przygotowałem się do tego pierwszego swojego maratonu. Dlaczego taki duży dystans na początek? No wiesz co, jak już sobie stawiać cele, to już jakieś takie konkretne, nie? Okay. Wtedy jest większa motywacja do tego, że się po prostu człowiek będzie trzymał w jakimś tam reżimie treningowym. Mm-hmm. No i zdał egzamin. Fajnie. I powiedz, długo biegałeś po asfalcie? Do 2000 chyba 2008-2009 biegałem przede wszystkim asfalt. Miałem też taką przerwę dwuletnią. Wtedy budowałem dom, troszkę inne sprawy miałem na głowie. Miałem taką lekką przerwę. Ale później wróciłem i ponownie biegałem asfalt. Pierwszym moim takim biegiem w terenie, takim dłuższym można powiedzieć, to był bieg rzeźnika. Biegany w parze. To był 2000 bodajże 8 albo 9, już nie pamiętam dokładnie. No wtedy pamiętam, chyba 70 par startowało w tym biegu. Nie? Także tak, można powiedzieć, że bieg był niszowy. Jak tak. Teraz jak 700 par, to można, to wiadomo, że to coś, jaki duży bieg z tego wyrósł. Wtedy to była kameralna impreza, jeszcze z bazą zawodów. Woli Michowej, była baza zawodów. Przyjeżdżało się, wszyscy się znali praktycznie. Kameralna, fajna impreza. A tutaj do tego biegu rzeźnika trenowałeś tu na tych okolicznych rzeszowskich górkach, czy gdzieś wyjeżdżałeś dalej? Tak, wtedy trenowałem. Mamy tutaj, Rzeszów jest akurat z jednej strony jest płaski, z drugiej strony zaczyna się już pogórze Dynowskie, pogórze Rzeszowskie i jest sporo takich górek. Aczkolwiek wtedy trenowałem bardziej po asfaltach. Czyli biegałem długie biegania, takie 30-35-kilometrowe, ale w takim terenie pagórkowatym, ale asfaltowym. Mhm. Ja tak naprawdę wtedy biegałem bardzo amatorsko. Bardziej się bawiłem tym bieganiem wówczas niż trenowałem, że tak powiem. Mhm. Tak naprawdę zacząłem trenować, tak bardziej świadomie biegać od 2011 roku. Wtedy tak można powiedzieć zacząłem trenować. Wcześniej to było takie bardziej spontaniczne, 300 razy w tygodniu, ale bez jakiegoś takiego regularnego treningu, przemyślanego. W zasadzie takiej zabawy. Okej. Okay. I po tym co? Zacząłeś właśnie biegać częściej i z jakimś bardziej konkretnym planem? Bo mówiłeś, że wiesz, no, ze Skarżyńskiego przebiegłeś maraton. To już byłeś jakiś tam świadomy treningu biegowego. Tak, jakąś tam świadomość miałem, że jakiegoś tam kręgosłupu się trzymałem, prawda? Tak. Ale były to generalnie no, takie dystanse do maratonu, prawda? Ten bieg rzeźnika był takim wyjątkiem. Takim przełomem było u mnie to, że razem z kolegą z Krakowa, Adamem Gebelem, postanowiliśmy, że pojedziemy na TDS-a. Że pojedziemy na TDS-a w 2011 roku. Tego TDS-a udało mi się dosyć fajnie, w fajnym czasie ukończyć. I na następny rok postanowiliśmy, że jedziemy na Lavaredo. No i właśnie do tego Lavaredo przygotowywałem się bardzo intensywnie, ponieważ ten bieg tak, no, był dla mnie takim sporym wyzwaniem. Wiedziałem, że muszę się dobrze przygotować. I w toku przygotowań do tego biegu, który miał się odbyć pod koniec czerwca, przepracowałem mocno zimę. Przebiegłem fajnie półmaraton jako taki sprawdzian. Właśnie ku swojemu zaskoczeniu, że taką bazę zbudowałem podczas tego okresu. Zrobiłem wtedy bodajże 1,24 w połówce. No i postanowiłem wtedy właśnie, że przeatakuję za 2-3 tygodnie w sposób taki nieplanowany maraton. No i udało mi się w Krakowie właśnie tutaj po raz pierwszy w życiu jedyny do tej pory złamać 3 godziny. Więcej nie próbowałem. No i później z rozpędu pojechałem na Lavaredo, też całkiem fajnie mi tam poszło, byłem zadowolony. No i zauważyłem na podstawie tego, że taki właśnie reżim treningowy, plan, trening, jakieś cele, do których się człowiek przygotowuje, przynoszą skutek. Że nawet fajne wyniki jak na siebie osiągam, jestem zadowolony. No i tak trwam od tego momentu dotąd właśnie w czymś takim. I jaki trening robi ci dobrze? To są, nie wiem, długie wybiegania, czy to są też jakieś tempa, czy dorzucasz rower? Po tylu latach do jakiego treningu doszedłeś, który ci podwyższa twoją formę? Ja mam taki kręgosłup treningowy, którego się trzymam. Czyli po prostu staram się zawsze biegać w tygodniu albo bardzo aktywnego crossa, albo bieg ciągły. To jest to. Również trening podbiegów.
jeżeli zdrowie to pozwala i jest ciało w pełni sił i długie wybieganie. Po ile kilometrów? A długie wybieganie, no, 30-40 kilometrów, znaczy do czego się przygotowuję, w jakiej fazie jestem tam tego swojego planu przygotowań. Generalnie mam takie ciało, że właśnie ambicje mam, żeby biegać szybko. Wiem, że mógłbym biegać szybciej, czyli stosując te takie bodźce interwałowe, rytmy, ale po prostu mam na tyle, moje ciało jest tak kruche, że jak tylko zaczynam 2-3 tygodnie mocniej trenować, zaraz mi się coś sypie. Albo podbrzusze, albo jakieś elementy inne, jakieś inne ogniwa. Także generalnie staram się odpuszczać takie bardzo intensywne, mocne, interwałowe treningi. Innymi słowy, wolę biegać ciut wolniej czy wolniej, ale cieszyć się bieganiem, aniżeli po prostu no, śrubować do maksimum swoją tam wydolność podnosić, bo wiem, że bardzo często jest to okraszone tym, że za chwilę złapię jakąś poważniejszą kontuzję, która mnie na dłuższy czas eliminuje właśnie z biegania. Także wolę stosować takie spokojniejsze bodźce treningowe, w wolniejszym tempie treningi, a takim jedynym takim właśnie mocniejszym akcentem to jest ten bieg ciągły i podbiegi, prawda? No fajnie, że znalazłeś swoją drogę w tym wszystkim, bo to właśnie jest chyba super, super istotne, nie? Żeby wiedzieć, gdzie są granice twoich możliwości i co tak naprawdę ci przynosi radość. Tak, dokładnie. No, trzeba znać swoje ciało, nie? Obserwować je. No, co z tego, że ambicjonalnie mógłbym robić trening, a jak czujesz, że mnie już coś pobolewa, no to bez sensu jest iść na trening i robić kolejną tą samą jednostkę, bo tylko można pogłębić kontuzję i później doprowadzić do takiego stanu, że będziemy to leczyć pół roku, nie? Tak. A tak u mnie jest, jeżeli właśnie prowadzę bardzo mocne, intensywne takie treningi przez kilka tygodni pod rząd. No więc stwierdziłem, że wolę stosować takie łagodniejsze jednostki treningowe, a po prostu cieszyć się tym. No słuchaj, chciałem cię zapytać jako takiego doświadczonego biegacza, bo wiesz, teraz na przykład jak ludzie wchodzą w tę dyscyplinę, mówię o biegach górskich, to wiesz, rozkminiają, wiesz, sprzęt, buty, diety i tak dalej. Co byś powiedział takiej początkującej osobie? Co jest tak naprawdę ważne, a co można by po prostu od razu pewnego rodzaju problemy, czy zajawki, czy spostrzeżenia po prostu odrzucić i w ogóle się tym nie zajmować? Co jest takiego ważnego twoim zdaniem? Znaczy moim zdaniem podstawową rzeczą jest to, żeby czerpać z tego radość, nie? Bo czasami jest tak, że stawiamy sobie jakieś ambitne cele i tylko myślimy o tym, żeby w jakimś to najlepszym czasie zrobić i ucieka nam to, co wokół tego wszystkiego jest ważne i bardzo fajne. Dla mnie oczywiście też wynik, aspekt sportowy jest bardzo istotny, ale wiem, że wokół tego jest kupa jeszcze innych ciekawych rzeczy. Jak właśnie, jakich na przykład? Jak znajomi, przyjaciele, jak można sobie organizować fajnie czas, na przykład wyjeżdżając na jakiś trening czy jakieś dłuższe wybieganie. Można to połączyć ze zwiedzaniem, prawda? Czyli też ten aspekt można połączyć właśnie takim poznawania świata, nowych miejsc. No i przede wszystkim no, małymi krokami też. Nie od razu rzucać się na głęboki ocean, tylko powolutku, sukcesywnie robić progres, prawda? Dać sobie na to czas. Właśnie, ile czasu? Często spotykam się, że na przykład ludzie... No, przybiegnął jeden dłuższy ultramaraton i od razu stawiał sobie bardzo, bardzo ciężkie i długie wyzwania. Tak jakby po prostu mieli już za 2 lata nie biegać, prawda? Tak. A przecież te biegi będą i moim zdaniem nie ma co się śpieszyć, tylko trzeba łagodnie do tego spokojnie podchodzić, prawda? Chociażby po to, żeby kontuzji właśnie nie złapać, nie? I tak. Przyzwyczaić też organizm do takich obciążeń. Tak, zaadaptować tak, do takich obciążeń. Wiadomo, że to nie da się tego zrobić w ciągu roku. Wiadomo, że czasami no, na to wszystko potrzeba czasu. No ja pamiętam, że na przykład... W pierwszą setkę swoją w Kaliszu przebiegłem w 2007 bodajże, 2008 roku. Już wtedy zamarzyłem o spartatlonie, który przebiegłem 8 lat później, prawda? Podobnie z UTMB też biegałem 80, setki przez długie lata, dopiero później zacząłem biegać biegi 100-milowe, nie? Także to był naprawdę taki dłuższy okres czasu. Miałem ogromną pokorę do tego, tak. A być może też wolałem poczekać i zrobić to dobrze, aniżeli się pośpieszyć, na przykład sparzyć się na tym, prawda? Wiedziałeś po prostu, że nie jesteś gotowy. Na tak, 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 tak. No to bardziej ja sobie założyłem takie cele pośrednie, też sobie często stawiam takie, które mnie prowadzą do tych długich biegów. I na przykład w spartatlonie to było to, że powiedziałem sobie, że nie będę się wybierał na spartaton, dopóki nie przebiegnę 200 km w dobówce. Nie? Bo skoro nie przebiegnę 200 km w dobówce, no to nie mam czego tam szukać, nie? No bo co się będę wyrywał? To szkoda pieniędzy, nie? I faktycznie przebiegłem w Łysych, na Mistrzostwach Polskich 210 km i wtedy powiedziałem, okej, zrobiłem to,
aplikuję i staram się obieg w Grecji. No i udało się. Udało się ten spartaton w dosyć fajnym czasie ukończyć. A UTMB też biegłeś, prawda? UTMB biegłem 2 lata wcześniej, tak. Aha, czyli pierwszym moim celem, takim marzeniem, miałem w ogóle 2 marzenia właśnie takie kiedyś, właśnie to UTMB i drugim był spartaton. I w 2000 bodajże 14 ukończyłem UTMB. I po ukończeniu UTMB przystąpiłem do realizacji kolejnego wyzwania, marzenia i ukończyłem właśnie spartathlon. Właśnie, Robert, ostatni rok miałeś bardzo udany też, prawda? I zrobiłeś 2 bardzo fajne imprezy. Jedna to była w Andorze, a druga to był twój prywatny projekt pokonanie GSB. Czy to też były gdzieś tam na pewnym etapie twoje marzenia, które się pojawiły, do których doszedłeś sobie tak powoli? Tak, wiesz co, w 2011 roku, jak byłem na TDS-ie, taki mój pierwszy zagraniczny i ciężki długi bieg, było Expo w Chamonix, na które wszedłem i tam swoje stoisko mieli właśnie przedstawiciele biegu z Andory właśnie, tego całego festiwalu. Mhm. Pamiętam, wziąłem sobie wtedy naklejkę z tego reklamującą ten bieg, nakleiłem sobie na drzwiach wejściowych do mieszkania, zresztą jak wchodziłeś, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale do tej pory wisi z zewnętrznej strony. No i ten bieg gdzieś tam pod moją czaszką cały czas się znajdował, tylko że wiedziałem, że to jest naprawdę mega wyzwanie. 170 km, 13,5 tysiąca metra pionu. Bardzo trudne technicznie ścieżki. No i on tam sobie tam gdzieś tam w głowie dojrzewał. No i zrealizowałem UTMB, zrealizowałem spartathlon, więc w tamtym roku przyszedł czas na rondę. A tak sobie wymyśliłem, że może uda się pogodzić i upiec 2 pieczenie na jednym ogniu, czyli przebiec w pierwszej połowie roku Andorę, wypracować sobie fajną bazę w toku przygotowań do tego biegu. No wiadomo, trzeba było dużo pionów robić, bardzo ciężki trening, bo bardzo ciężki bieg. Później odpocząć z miesiąc, dwa i pobiec właśnie na bazie tego, co pracowałem, pobiec sobie właśnie główny szlak beskidzki. Oczywiście pod warunkiem, że będzie zdrowie, nie będzie kontuzji i zagra pogoda i tak dalej. Ale taki był plan. Robić właśnie przygotowanie do rondy, zrobić rondę, odpocząć miesiąc, półtora, dwa i pobiec właśnie główny szlak beskidzki w oparciu o tą bazę, którą miałem przygotowaną w drodze do rondy. Okej. Okay. I powiedz, jak wyglądał twój rok przygotowań, czy też sezon przygotowań do rondy? W ogóle, czy sobie sam napisałeś ten plan treningowy swój własny? Czy... Tak. Sam sobie układam troszeczkę. Znam swoje ciało, wiem, znam swoje troszeczkę też możliwości. Tak, użyłem sobie sam plan. No wiadomo, na rondzie duże piony, 13,5 tysiąca metra pionu, więc wiadomo, że trzeba było przygotować ciało, nogi, cały organizm do tego, żeby tych kilometrów, tych przewyższeń trochę pokonywać. Tak. Dlatego założyłem sobie tak głównie, że w kwietniu będę robił tygodniowo od 3 do 3,5 tysiąca metrów pionu tygodniowo i co miesiąc o 1000 będę zwiększał, czyli w maju do 4,5, a w czerwcu zwiększyłem nawet do 5,5 tysiąca pionów tygodniowo. Tyle robiłem. To było takie moje, nie tyle właśnie objętość kilometrowa, co dla mnie przede wszystkim liczyły się pokonane piony, czyli podejścia i zbiegi. No i wiadomo, mieszkam w Rzeszowie, tych gór tych nie ma, więc trzeba było sobie jakoś radzić, trzeba było plan działania jakiś wymyślić, żeby te piony gdzieś tu nabijać. Więc mamy też taką górkę tutaj obok Rzeszowa, nieduża, bo 80 metrów, ale pokonywana kilkadziesiąt razy daje ten pion, więc tu z załogą Rzeszowa z kolegami jeździliśmy co czwartki, no i robiliśmy ten 1000-1500 metrów pionu właśnie na... Ile razy tę górkę musiałeś zrobić? Raz w tygodniu. A... Tak, ale ile razy musiałeś wbiec na tę górkę, żeby odpowiedni pion zrobić? Taki standardem to było, że nie idziemy na treningi, kiedy nie robimy 1000, nie? Czyli przynajmniej te 14-15 razy to było takie, te 1000 pionów, żeby nabić, trzeba było 14-15 razy na tą górkę. A że taka fajna stroma, także można było naprawdę fajny trening zrobić, no ale wiadomo, nic nie zastąpi prawdziwych gór, więc... Często na weekendy jeździliśmy, czasami sam jeździłem na 2 dni, na przykład na Skrzyczne, bo Skrzyczne jest taką dosyć konkretną, fajną górą, też kamienistą, nie jest łatwą technicznie. Tam jest 700, bodajże, albo 750 metrów pionu przewyższenia, także już takim jednym ciągiem można robić, prawda, pod górę albo zbieg. No jechałem, przykładowo robiłem sobie jednego dnia, tam w sobotę, 3000 pionu, czy 2,5, w zależności od miesiąca. Na drugi dzień na zmęczenie robiłem przygodowo tam 1500, już trochę mniej. Nie? Już tego pionu, jak zliczyłem ten sobotni dzień, to z Babica, już można było zrobić konkretne przewyższenie, nie? Na podstawie tych 3 dni. No, czasami też wykonywałem pracę przedstawiciela handlowego, także miałem też taki swój region, w którym działałem, właśnie Polskę Południową.
Także czasami w tygodniu zatrzymywałem się na przykład w Szczyrku bardzo często właśnie, bo tam też miałem klientów w Bielsku. Miałem taką fajną miejscówkę na przełęczy Salmopol, gościniec, tam się zatrzymywałem, wchodziłem, rozumiałem szlak. Także Skrzyczne, Klimczok, Barania Góra, tamte tereny bardzo mocno wtedy udeptywałem. No i też mamy niedaleko od Rzeszowa stosunkowo, bo Bieszczady mamy ponad 2 godziny, ale jest taka góra Beskidzka, Cergowa. Zresztą Łękowina przez nią prowadzi i główny szlak Beskidzki też. I tam jest na 2,5 km bodajże 350 metrów przewyższenia. Także jest taka konkretna dzida i tam bardzo często też jeździłem albo jeździliśmy i albo robiłem treningi góra-dół, po kilka razy, żeby ten pionik wyszedł, albo robiliśmy jakieś tam dłuższe wybieganie, jakąś pętlę, gdzie te piony też można było fajnie nabić, a stosunkowo też niedaleko, mówię, bo godzina 15 to nie jest jeszcze taka, czasowo tak dużo nie zajmowało, prawda? I jeszcze takie jedno pasmo, 40 minut Rzeszowa, to jest taki Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, może niewysokie góry, ale tych przewyższeń też sporo można uzbierać, bo na 30 km około 1400-1500 metrów pionu można zrobić, tak więc też można fajny trening taki górski, ale już bardziej biegowy zrobić. Pomimo, że trasa wydaje się troszeczkę łagodniejsza, ale naprawdę jeżeli się biega pod górkę cały czas, nie przechodzi do marszu, to naprawdę można fajną siłę biegową na tych terenach zrobić. I do tej pory tam bardzo często jeździmy i robimy treningi, ponieważ trasa jest bardzo malownicza i też nie jest daleko od naszego miasta, od Rzeszowa. A czy oprócz tych biegów pod górę robiłeś jakieś ćwiczenia jeszcze inne, siłowe na przykład? Albo stabilizacyjne? Albo... Wiesz co, no ja generalnie staram się 3 razy w tygodniu, minimum 4, robić trening stabilizacji. Nie robię tego dużo, trenuję około 20 minut stabilizację. Rozmawiałem kiedyś z kolegą, który się zna się na tym, stwierdził, że zimą mogę troszeczkę więcej robić, ale w lecie, kiedy jestem w takim ciągu treningowym, mam duże obciążenia, to wystarczy spokojnie robić 15-20 minut, ale żeby to robić systematycznie, przynajmniej tam co drugi dzień, prawda? I mam taki swój zestaw ćwiczeń, trochę planków, trochę pompek, trochę z piłką taką rehabilitacyjną, brzuchy, podciąganie piłki, przysiadne na nodze, o takie... Zajmuje mi to dosłownie 20 minut. I do tego się zabieram i robię. A kiedyś jak ja robiłem 2 tygodnie, po 45 po godzinie, to robiłem wszystko, żeby się tylko za ten trening nie zabrać, bo chyba nikt tego nie lubi robić, nie? A 15-20 minut naprawdę można spokojnie ten tyłek z kanapy ruszyć, nie? I to zrobić, bo wiem, że to szybko się skończy, prawda? Tak. I też zdaję egzamin. W mojej sytuacji ten właśnie trening stabilizacji. Dodatkowo co? No, przed tą kwarantanną jeździłem też na saunę 2-3 razy w tygodniu. Bardzo lubię saunę. Jako też traktowałem jako taki trening odnowy. Pozycje w saunie na ten czas chłodzenia, szedłem sobie do basenu. 15 minut sauna, 15 minut basenik, rozluźnianie mięśni, nóg. I tak 3 razy w tygodniu bardzo często jeździłem właśnie na saunę. Dodatkowo poniedziałki, które miałem wolne, bo tak trenowałem z reguły 6 razy w tygodniu, a jak czułem się, że okej, to tego w ten poniedziałek nie robiłem odpoczynku, tylko właśnie brałem szosę i robiłem sobie taki godzinny, półtora godzinny trening na spokojniejszy na szosie. Nie? Czyli też można powiedzieć, że rower był taką formą też uzupełnienia. I takiej też trochę aktywnej regeneracji. Tak, aktywna regeneracja, jak mówisz. Jedne mięśnie odpoczywały, inne angażowały się w pracę. Generalnie no, po rowerze naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie się czułem. W ogóle nie czułem zmęczenia, a czułem, że jak to mówię, ruszyłem trochę limfę po niedzielnych, sobotno-niedzielnych ciężkich treningach. Poruszałem trochę nogami i zauważyłem, że to bardzo dobrze na mnie, tylko niezbyt intensywny na trening, prawda? I fajnie to na mnie wpływało. To sporo godzin chyba spędzałeś na aktywności fizycznej w tym okresie, co nie? Przed Andorą. No, liczyłeś, ile to wychodziło? Praktycznie biegałem tygodniowo między 100 a 140 km, o tak. Bardziej pod 140 w tym okresie takim kluczowym. Biorąc pod uwagę kilkanaście godzin na pewno zajmował mi trening w tych przygotowaniach. No tym bardziej w terenie górskim te kilometry tak szybko nie uciekają, no dużo wolniej się je pokonuje, prawda? Tak, ale bardzo często było tak właśnie, że jechałem na przykład z pracy, przyjeżdżałem 16-17, szedłem na 3 godziny na trening właśnie w tym Szczyrku i wracałem sobie na drugi dzień powtórka przed śniadaniem. Wcześniej wstawałem i jakoś ten czas, jak się chce, to naprawdę można znaleźć. Nie? Tylko kwestia też przeorganizowania sobie troszeczkę
jak jest taka możliwość życia, nie? Jak ci zależy na tym, to wszystko jest możliwe. No dokładnie, jak już postawiłem cel, tak. opłaciłem start, no to pasowało, tak. jak już tak daleko miałem jechać, to pasowało się do tego biegu solidnie przygotować. A tym tak. bardziej wiedziałem, z czym się mierzę i miałem dużą pokorę do tego wyzwania. Widziałem, jak ludzie tego biegu nie ukończyli, jaki wskaźnik ludzi kończy, bo kończy tylko połowa ludzi ten bieg. Więc no, pokora była, był respekt, więc chciałem zrobić wszystko, żeby się solidnie do niego przygotować. Praktycznie można powiedzieć, że taki cały wolny czas, można powiedzieć, podporządkowałem pod to wyzwanie. I powiedz, jak ten bieg spełnił twoje oczekiwania? Tak, my w ogóle jadąc do Andory stwierdziliśmy z kolegami, w piątkę pojechaliśmy, że jak już tam się wybieramy, tak daleko, no to pasuje... No bo to są Pireneje, prawda? Pireneje. Nigdy samochodem jechaliście? Nigdy w Pirenejach nie byłem. Wiesz co, podzieliliśmy się. Ja z kolegą pojechałem samochodem z przyczepą, a reszta załogi, te trzy osoby, przyleciały samolotem. Kolega pojechał z przyczepą, ponieważ po festiwalu w Andorze miała przyjechać do niego rodzina i w Hiszpanii mieli spędzić pozostały czas na wybrzeżu. Także on zostawał, a myśmy wracali. Ja wróciłem z kolegami później samolotem, prawda? Także przyjechaliśmy samochodem, reszta załogi przyleciała samolotem. No i po dniu takiej aklimatyzacji na miejscu rozbiliśmy się na kempingu w Ordino. Wcześniej wymyśliliśmy, że zrobimy sobie takie przejście wokół Andory. Byliśmy przed biegiem 11 dni, więc stwierdziliśmy, że w 6 dni przejdziemy taki główny szlak wokół tego uroczego państwa. 120 km z przewyższeniem około 10 tysięcy metrów. Plecaki, tobołki ze sobą, jedzenie ze sobą i przez 6 dni przeszliśmy śpiąc po takich schroniskach darmowych cały szlak GRP. Odpoczęliśmy później 4-5 dni i każdy z nas pobiegł w swoich zawodach. Ja pobiegłem w najdłuższym takim biegu indywidualnym, czyli w rondzie Del Steams, 170 km, a pozostali w tych też trudnych, ale tych mniejszych, krótszych biegach. No i już jak robiłem GRP, zdałem sobie sprawę, co mnie czeka, bo widziałem, część tego szlaku GRP pokrywała się z trasą rondy, więc jeszcze ta pokora się wzmogła do tego biegu. Zobaczyłem, z jakimi technicznymi przeszkodami się będę musiał mierzyć w postaci tych właśnie kamieni i przewyższeń. No i tak w istocie było. Ja na przykład nie mam nigdy problemów ze stopami, do tej pory nie miałem. Zawsze stopy miałem, mówiłem zawsze, pancerne. Widziałem wielokrotnie po biegach, że ludzie oglądali swoje stopy, pokazywali, no wyglądały niesamowicie zniszczone. Mnie rzadko zdarzały się jakieś minimalne, pojedyncze pecherze. A na 80 km rondy, po prostu miałem tak zniszczone stopy i tak obolałe, że skłaniałem się już w kilku momentach do tego, żeby zakończyć bieg, ponieważ każdy zbieg w dół, nawet najmniejszy, powodował ogromny ból. Miałem odbite pięty, pęcherze pod palcami. No całe stopy miałem totalnie, po prostu można powiedzieć, zaorane. No i perspektywa, że kolejne 100 km muszę pokonać na takich nogach. To mnie troszeczkę spowolniło. Przeżywałem taki ogromny kryzys mentalny, bo wahałem się, czy nie zejść, nie? Bo gdzieś tam sobie w głowie poukładałem, że łamię 40 godzin, bo czułem mięśniowo, czułem fizycznie się fajnie, było wszystko okej, a niestety stopy po prostu były najsłabszym ogniwem. Po prostu. Jak myślisz, czemu akurat na tym biegu, na tym terenie te stopy odmówiły ci posłuszeństwa? Nie wiem. W czym to się różniło od pozostałych biegów? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że prawdopodobnie do tego przyczyniły się bardzo strome zbiegi i techniczne. A głównie ten zbieg do Marginedy, do tego punktu właśnie na 80 km, który był pierwszym przypadkiem. 1600 pion na 7 km traciliśmy, gdzie podłoże było bardzo takie sypkie, bardzo strome i trzeba było bardzo dużo sił wkładać w hamowanie. I to naprawdę nie minutę, dwie, tylko ponad 2 godziny ten zbieg trwał. Prawie 2 godziny zbieg 7-kilometrowy, to sobie wyobraź. Żebyś 2 godziny zbieg 2-kilometrowy, nie? I to wcale nie szedłem, nie? No to dużo sił właśnie tracić na hamowanie, na utrzymywanie kontroli, żeby się utrzymać w ogóle na powierzchni, prawda? Żeby sobie oczywiście z kijkami, prawda? Biegasz. Tak, z kijkami. No i właśnie tam przez to hamowanie takie częste, wbijanie tych stóp w podłoże, myślę, że tam dobiłem te stopy, które pewnie wcześniej już były naruszone i napoczęte tymi wcześniejszymi trudnymi odcinkami. Tym bardziej, że no, pierwsza część rondy jest zdecydowanie
trudniejsze od tej drugiej. No i nie wytrzymała mi ta skóra na stopach. Okazuje się, że była chyba za mało zahartowana. Nawet później, jak rozmawialiśmy z kolegami, że gdybyśmy jeszcze kiedykolwiek raz się porwali na to, żeby startować właśnie tam, to trzeba było więcej właśnie robić treningów, na przykład w Tatrach, na przykład, gdzie jest takie podłoże bardziej trudne technicznie, gdzie te zbiegi są strome, gdzie ta skóra miałaby czas na to, żeby się zahartować, może wzmocnić w jakiś sposób, prawda? Żeby bodźcować właśnie ten element ciała, bo on u mnie w moim przypadku był najsłabszy. Całe ciało fajnie wytrzymało, mięśniowo bardzo dobrze się czułem, ale stopy, mówię, przez 2 tygodnie później jeszcze po tym biegu leczyłem. Ciekawe, po takiej ilości kilometrów, jaką no, życiu zrobiłeś. No i po tych przewyższeniach robiłem w ramach przygotowań, no prawda? Bo no to właśnie było tylko sporo. A słuchaj, a to nie była kwestia pogody? Tam nie, jaką miałeś pogodę? Nie padał deszcz? Albo... Nie, pogoda była, wiesz co, no jak na Andorę, 30 stopni, lampa była dosyć spora. Także, ale było sucho, czyli nie było ślisko, nie było mokro. Tam przez jakieś strumienie nie musiałeś przechodzić? Nie miałem butów przemoczonych. Po prostu no, do tej pory dla mnie to jest właśnie niespodzianka, dlaczego tak się stało. Tym bardziej miałem buty z grubą podeszwą, nie miałem butów cienkich, tylko z taką słoninką konkretną. Ale to jest taki piękny przykład na to, że w tego typu biegach wszystko jest możliwe. Co? No, ja bym wszystkiego spodziewał, po prostu nigdy bym sobie nie spodziewał, że mi siądzie akurat, że siądą mi stopy, bo to, no, nigdy nie miałem problemu z tobą, nigdy ze stopami. Ja biegłem przecież też kupę trudnych, ciężkich, technicznych biegów, a tu na 70 kilometrze, nie? No fakt, że 17 godzin, bo tak na rondzie powoli kilometry uciekają. Ale w tej fazie biegów nie spodziewałem się, że będę miał już tak zniszczone właśnie te stopy. Nie? I musiałem dlatego właśnie miałem taki mentalny kryzys później. Uszło ze mnie para powietrze, bo gdzieś sobie w głowie pokładałem, że robię to poniżej 400 godzin. Z takim planem jechałem, ambitnym. I stać mi było na ten plan, uważam. Ale niestety musiałem sobie na nowo wszystko w głowie poukładać, że już tego wyniku nie zrobię, bo nie jestem w stanie szybko zbiegać, wykorzystywać grawitacji i nadrabiać tego czasu. Moje tempo trochę spadło, ale postanowiłem, że kurczę, już tutaj przyjechałem, jak złamię poniżej 48 godzin, ten jak zrobię w tym stanie stóp, to i tak będzie sukces. No jak sobie to na nowo w głowie wszystko poukładałem, to motywacja się na nowo pojawiła, duch walki we mnie wstąpił, no i udało się ten bieg w 45 godzin w sumie ukończyć, także też w fajnym czasie, nie? Tam byłem chyba 50 na 450 osób, które startowały. Super. A mogło być dużo lepiej, ale po prostu no niestety, no tak jak mówiłeś, nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, no tak. Widzisz, no niby wydawało mi się, że na każdy aspekt zwróciłem uwagę i tak dalej, a tutaj kurczę, takie zawsze totalne zaskoczenie, że nie wytrzymały stopy. No ale to jest też materiał do analizy, tak jak powiedziałem wcześniej na przyszłość, że właśnie już widzę, że podobna techniczność biegu, podobna skala trudności, trzeba po prostu więcej robić takich treningów w bardzo, bardzo wymagającym terenie, bo te 20, 30 chyba były za krótkie właśnie, żeby te stopy popracowały, nie? A po tym biegu jak? Czułeś się dobrze? Długo dochodziłeś do siebie, czy od razu wróciłeś już do treningów? Fizycznie po rondzie się czułem bardzo fajnie. No tak jak powiedziałem wcześniej, czułem się przygotowany. Tak. Tym bardziej, że biegłem wolniej, to też tak nie skatowałem się, po prostu stopy nie mogłem tak szybko napierać. Także ja mięśniowo bardzo dobrze się czułem, wydolnościowo. Tylko, że przez 2 tygodnie... Leczyłeś stopy. Tak, leczyłem stopy. No, także po prostu zanim się to wszystko pogoiło, bo było naprawdę bardzo takie potwierdzone rany. Nawet później jak pojechaliśmy na 2-3 dni po biegu na wybrzeże hiszpańskie, tam gdzie Tomek właśnie został, czekał na rodzinę. Myśmy tam z nim 3 dni tam siedzieli, wygrywaliśmy kości. No to cały czas musiałem chodzić w skarpetkach, no bo miałem potwierane rany, żeby tam zakażenie się nie pojawiło. Nie? Cały czas musiałem izolować dodatkowo te stopy, bo nie wyglądały ciekawie. Także po rondzie fizycznie czułem się dobrze, stopy wróciły do siebie, no i miesiąc później pobiegłem w Granitat, jako taki można powiedzieć start kontrolny. I ten grant też biegłem w fajnym czasie, jak dla mnie do 400 km biegłem zachowawczo, bo nie wiedziałem jak ciało jeszcze po tej ostatniej eskapadzie, ale na Kasprowym stwierdziłem, że jest ok, że fajnie się czuję, no i troszeczkę tam końcówkę przyspieszyłem, się pościgałem. Kilka dni po biegu czułem się bardzo fajnie, mówię kurde, czy jest po prostu fajna wydolność, szybko się regeneruje. Stopy rzuciły do siebie, no i 2 tygodnie później stwierdziłem, że już byłem wcześniej zapisany, że biegnę Janosika, legendę, też tam 110 km po Tatrach, czyli też bardzo trudny bieg. Już w głowie miałem, że jeżeli po tym biegu wszystko będzie ok,
Postanowiłem, że pobiegnę wolniej, nie na maksa, żeby zrobić sobie takie po prostu dłuższe wybieganie, dosyć takie intensywne. Jeżeli będzie po tym biegu wszystko ok, to za 3-4 tygodnie robię GSB. Nie napinałem się na to na jakiś sztywny termin, bo wiedziałem, bo już wcześniej miałem dwa projekty, robiłem GSB. Pierwszy jako rekonesans, drugi, który mi nie wyszedł na skutek kontuzji. Wiedziałem, jak ważna jest pogoda. Przy takiej formule, jak ja robiłem, czyli bez wsparcia, samotnie, z plecakiem, z wszystkimi rzeczami ze sobą. Więc bardzo ważne dla mnie było takie okno pogodowe, przynajmniej 6-7-dniowe, nie? Żeby się strzelić. I założyłem sobie, że to będzie między 20 a 10 października. Na tyle miałem możliwość pracy, że mogłem manewrować urlopem. Czyli po prostu powiedziałem, że w tym terminie będę chciał wziąć urlop. Szefowie poszli mi na rękę, że okej, że będę mógł się powiedzieć na 2-3 dni przed, że znikasz. Że znikam na tydzień. Czyli pogoda była dla ciebie najważniejsza, tu jeśli chodzi o start. Tak, pogoda. O dzień startu. Tak, pogoda, jeżeli chodzi. Była taką jedną wypadkowych, która była bardzo, bardzo, bardzo ważna. Bo mówię, masz w plecaku rzeczy, ograniczoną ilość tych rzeczy, wiadomo, mokre ciuchy, mokre buty, to większa podatność na jakieś obtarcia, na opuchnięcie. No termicznie też wiadomo, wychłodzony organizm, jak jest zimno. Tym bardziej jak podczas mojego drugiego projektu, jak mnie podczas trzeciego dnia dopadło załamanie pogodowe, kiedy z 30 stopni zrobiło się 12, a na nagraniach po 7 i lało przez cały dzień, ściana deszczu miałem. Przy taki front właśnie, przy taki przyszedł front, złamała się pogoda i po prostu wiedziałem, czym to pachnie. I wtedy właśnie tego trzeciego dnia, jak robiłem ten drugi GSB, który nie udało się ukończyć, stwierdziłem, że jak przeżyłem już ten dzień z taką nawałnicą przez całą dobę i z takim zimnem, to już nie ma szansy, żebym tego projektu wtedy nie ukończył. Nie? A to się okazało, że bardzo bolesna kontuzja stawu skokowego na 40 km przed końcem mnie tego pozbawiła. Nie? Dlatego wiedziałem na podstawie tego dnia, jak to jest ważne i znaczące, żeby jednak ta pogoda była fajna. A powiedz jeszcze, bo to mi się wydaje ważne bardzo dla osób, które myślą o GSB. Ile lat wcześniej robiłeś pierwszy rekonesans i drugi rekonesans? Mm-hmm, mm-hmm. Więc w tamtym roku pobiegłem GSB, który udało mi się ukończyć, to rekordowe. Tak. A te dwa wcześniej? To był 2019, a w 2015, czyli 4 lata wcześniej, postanowiłem, że pokonam GSB po raz pierwszy, nie? Jeszcze część szlaku znałem wówczas z biegu rzeźnika, bo cały bieg rzeźnika, tego klasycznego starego przez Połoniny, prowadził właśnie czerwonym szlakiem. Wersja hardcore 100 km właśnie od Komańczy do Włosatego, a wersja klasyczna do Ustrzyk, czyli 80 km, ale wszystko po czerwonym głównym szlaku beskidzkim. Trasę pozostałą znałem jeszcze jako Beskidniski. Tam pamiętam z kolegą, z Wojtkiem Stroką, pojechaliśmy chyba rok wcześniej i zrobiliśmy sobie taki, przebiegliśmy właśnie z Krynicy do Komańczy. Jeszcze przed Łemkowyną. Jeszcze Łemkowyny nie było, myśmy już Łemkowynę wtedy na dwa dni sobie zrobili. Nie? Pierwszego dnia pobiegliśmy z Krynicy do Chyrowej, tam żeśmy się przespali i na drugi dzień żeśmy sobie taką dwudniówkę zrobili, przebiegliśmy do Komańczy. Także można powiedzieć, że miałem 250 km tego szlaku, czyli połowę już znaną. Ta druga połowa była dla mnie mniej znana, aczkolwiek nie do końca, bo tak jak mówiłem wcześniej, na tym Skrzycznym właśnie często trenowałem, bo tam spałem w Szczyrku, a tam też jest część tras, która zawiera się w głównym szlaku beskidzkim, aczkolwiek już znacznie mniejsza. No i postanowiłem właśnie w tym 2015 roku, że zrobię to GSB. Troszeczkę o tym całe. Troszeczkę już wcześniej mi to po głowie chodziło, troszeczkę w internecie o tym poczytałem. Wiedziałem, że rekordzistów wtedy pokonania tego szlaku w tej formule bez wsparcia, bo taka formuła mnie tylko interesowała, samotnie był Piotr Kosowicz. Jako pierwszy zrobił to poniżej 7 dni. Ja się nie czułem na tyle mocny wówczas w takich właśnie wielodniowych wyzwaniach. Była to dla mnie takie nowum. Do tej pory biegałem cały czas w zawodach tylko, albo w takich treningowych, dwa treningi, ta dwudniówka z Wojtkiem. No to mówię, tak bezpiecznie jako rekonesans trasy pobiegnę sobie i podzieliłem sobie ten cały GSB na 10 dni.
No i wychodziło to średnio, że każdego dnia pokonywało się około 50 km. Wiadomo, nie było idealnie, raz było 45, raz było 55, raz było 65, raz było 40, ale generalnie w 10 dni wtedy biegając tylko za dnia, jedząc normalnie śniadanie, poświęcając dużo czasu na sen, na regenerację, na odpoczynek, na zatrzymywanie się w schroniskach, na spokojnie pokonałem to w ciągu 10 dni, aczkolwiek nie był to spacerek, bo to też był mega ciężki wysiłek. Ale w jednym kawałku kończyłem bez żadnej kontuzji, bez żadnego urazu, w fajnej formie. Na tyle fajnej, że miesiąc później pojechałem na Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich i wystartowałem w biegu 7 szczytów. To fajny trening pod 7. No i zająłem drugie miejsce na tym biegu, na 7 szczytach. Także, ale jaki także, czas miałeś? Także to GSB okazało się takim świetnym treningiem pod bieg 7 szczytów. Także jakby ktoś chciał, to to masz tak przetarty, jak się przygotowałeś do 7 szczytów. Także ten. I wiesz, 136 godzin wtedy zrobiłem. Był okropny upał wtedy. Mhm. Biegłem, pojechałem na te zawody całkowicie z nastawieniem takim, że biegnę i zobaczę, co będzie. Pierwszy mam taki długi bieg na 240 km. Tym bardziej pod głową miałem, że za rok będę robił spartaton. Także ten upał mi odpowiadał, bo na spartatonie podobne warunki panują. Dystans podobny, spartaton 246, tutaj 240. Więc był to świetny sprawdzian, żeby sprawdzić swoje ciało, organizm właśnie w taki poligon w takich podobnych warunkach. Pobiegłem bardzo zachowawczo, chyba na pierwszym punkcie byłem 40, 30. Biegłem powoli, robiłem swoje. Wtedy to jeszcze były lata, kiedy startowało niewiele osób, prawda? No wtedy chyba około 150 startowało, nie? Czy 150, tylko były bardzo ciężkie warunki, był duży upał i mam wrażenie, że wiele ludzi ten upał wykończył, albo też niektórzy po prostu przeszacowali swoje możliwości, nie uwzględniając tego, jaka jest pogoda. I nagle okazało się, że dobiegając do pasterki, że nagle z 12 miejsca jestem trzeci. A później jeszcze udało się jednego zawodnika wyprzedzić na którymś kilometrze i w efekcie dotarłem ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu, zdziwieniu na drugiej pozycji do końca. Także totalny taki... 36 godzin to świetny czas. A to w ogóle się nastawiałem, że jadę na takie zawody, że w ogóle jadę i w ogóle mogę, wiesz, powalczyć o takie czułowe lokaty, nie? Samo ukończenie było dla mnie wtedy tego biegu takie istotne, ale ten właśnie trening GSB chyba robił swoje i była fajna baza. Przyszło na GSB, też biegałem to GSB w wysokich temperaturach. Także moje ciało, mam wrażenie, też na tym GSB zaadaptowało się do wysiłków w takich właśnie okolicznościach, wiesz, przyrody. I to zaprocentowało właśnie później na tym biegu 7 szczytów. No i ukończyłem ten bieg 7 szczytów. Już miałem szlaki przetarte, wiedziałem jak wygląda szlak, jak to smakuje. Więc w 2017 postanowiłem, że robię to już tak sportowo. Sportowo, czyli dalej formuła samotnie, bez wsparcia, ale już będę chciał poprawić dotychczasowy najlepszy wynik. I wtedy miałem już też plan, żeby zrobić to poniżej 6 dni, jako pierwsza osoba. Czyli tak jak Piotr Kosowicz żeby to jako pierwszy poniżej 7, ja chciałem być pierwszą osobą, która to pokona poniżej 6. Czyli taki ambitny cel. I tak sobie poukładałem cały właśnie start w tych zawodach. Tak podzieliłem etapy, żeby to zrobić. No i pierwszego dnia na 45 km, na samym początku, zbiegałem z pędem wtedy z Baraniej Góry, w Beskidzie Śląskim. Bardzo trudny, techniczny zbieg z Baraniej Góry. W ogóle Beskid Śląski jest taki trudny technicznie. I już na 50 km uciekła mi noga, zwichnąłem nogę. Za chyba kilometr dalej poprawiłem. Straszyłem się, noga mi zaczęła boleć. Biegłem do Węgierskiej Górki. Postanowiłem, że muszę znaleźć jakiś sklep, żeby to jakoś ustabilizować, prawda? Bo się bałem, że po prostu jak tego nie ustabilizuję, to tylko jeszcze bardziej pogłębię uraz. No i w sumie gdzieś po pół godziny udało mi się jakiś sklep turystyczny znaleźć. Kupiłem stabilizator stabu skokowego. Wpakowałem tam nogę. No i już poprawiło to mój komfort psychiczny. Na tyle, że fajnie mi się biegło, już o tej nodze tak nie myślałem, bo widziałem, że jest w jakimś tam gorsecie jakoś usztywniona. No i dalej realizowałem ten swój cały plan. I ten cały swój plan, pomimo tego właśnie tego złamania pogodowego, o którym mówiłem wcześniej, tam trzeciego dnia, udało mi się realizować praktycznie do ostatniego dnia. Ostatniego dnia, pamiętam, spałem na przełęczy żebrak. Do końca miałem około 70 km,
Ale rano jak wstałem, koło 3-4, właśnie to zobaczyłem, że moja noga jest już niesamowicie opuchnięta. A dzień wcześniej, jak zbiegałem z Cergowej, po raz pierwszy coś mi zaczęło w tej nodze boleć, nie? To było w Cergowej. A byłeś ciągle w limicie założonym czasowym. Cały czas realizowałem swój plan. Czyli wszystko tak zgodnie z założeniami, czyli wykonując te założenia, miało mnie to doprowadzić do tego mojego celu, nie? Poniżej 6 dni. I zbiegając z Cergowej zaczęła mnie ta noga boleć. I pamiętam wtedy zatrzymałem się w bazie Wisłoczek. To było za Rymanowem, żeby się tam, to jest taka studencka baza namiotowa. Podczas wakacji na szlaku GSB jest 5 takich baz. Są namioty wojskowe, tam są łóżka polowe, można sobie tam przenocować, odpocząć. No i tam na pół godziny postanowiłem, że się położę, bo ścinało mnie zmęczenie, potrzebowałem tego. I wtedy jak po tej drzemce wstałem, ściągnąłem skarpetkę, to się przeraziłem, bo moja noga była już nie, że mnie bolała, to jeszcze była coraz bardziej opuchnięta. Ale mimo wszystko jakoś do jeszcze kolejne 40-50 km dobiegłem do tej przyłęczy żebrak z już coraz większym bólem. No i tam przespałem się bodajże około 3-4 godziny właśnie w tej bazie na przyłęczy żebrak i jak powiedziałem, jak rano wstałem, po prostu to jak zobaczyłem swoją nogę, to już ledwo mieściła się w bucie, a ból stawał się coraz bardziej taki, mówię, nie do opanowania, prawda? Ta bolesność tej stopy. No ale jeszcze mimo wszystko, kurczę, jakoś postanowiłem, że napieram dalej. Zbiegłem do Cisnej, tam postanowiłem, że pójdę do GoProwców, może coś poradzą, bo ten ból się nasilał. No ale oni mi tylko popatrzyli na tą nogę, stwierdzili, że no... Niech pan jedzie do domu. No, że nic nie mogą zrobić, nie? Tak. Że po prostu no, to wykracza po prostu zakres ich możliwości, nie? No i pamiętam, wszedłem wtedy jeszcze na Jasło, w nadziei, że może jakoś dam radę, bo to już naprawdę było czuć zapach mety, zostało 50 km do końca, właśnie. Czyli 90% roboty było wykonanej. I na zbiegu właśnie sfery czatej pojawił się taki ból, że nie byłem w stanie już na tą nogę dosłownie w ogóle stawać, nie podpierać się nią. Wiedziałem, co mnie czeka, bo znałem tę trasę, tą trasę dalszą doskonale, jaka trudna technicznie jest Caryńska, Wetlińska, te podbiegi. No i wiedziałem, jak mnie boli też, nie? Do tej pory nigdy nie szedłem z trasy praktycznie żadnego biegu na skutek jakiejś tam kontuzji, ale ta była taka, że była po prostu no, taka bolesność, że nie byłam nie do wytrzymania. Nie? No i podjąłem decyzję we wsi w Smerek, że na 46 km przed końcem, że kończę zawody. Za tym sercem musiałem się poddać. No ciężka decyzja. No bo pomimo, że nawet gdybym praktycznie szedł w takim tempie turystycznym, to byłem w stanie zmieścić się poniżej tych 6 dni, tylko żeby nawet iść, a nie tyle biec. No ale nie było szans, bo ból był taki, że nie dało się go pokonać, który uniemożliwił mi nawet takie powolne przemieszczanie się. Nie? No i no cóż, no, trzeba było wrócić do rzeczywistości, jakoś z tym żyć. Gdzieś to sobie niby w głowie poukładałem, że no to jest tylko sport, że nie jest to najważniejsza rzecz w życiu, ale mimo wszystko gdzieś tam jakieś takie niespełnienie w środku cały czas było, nie? Ale nie napinałem się, widziałem, jak to boli, widziałem, jaki to jest wysiłek niesamowity. Bieg właśnie bez wsparcia, masz wszystko na głowie, wszystkim musisz myśleć, wszystko analizować, pogodę, jedzenie, picie, spanie. No jest to też w pewien sposób niebezpieczne, prawda? Bo jak coś źle obliczysz, źle przeliczysz, no to jesteś sam na szlaku, nie? Nikt ci nie pomoże, nie? Czy w razie załamania pogodowego, jak będzie zimno, wychłodzisz się, źle obliczysz czas na dotarcie, czy przymoczy ci wszystkie ciuchy, prawda? No to może się skończyć źle. No ale stwierdziłem, że na pewno na następny rok tego nie będę robił, poczekam na dogodny moment. No i ten, żeby zmierzyć się ponownie z tym szlakiem i wyrównać wyrównać rachunki. No i taka właśnie sposobność nadarzyła się w 2019 roku, kiedy właśnie stwierdziłem, że jadę na Andorę. I to co sobie wymyśliłem, że robię Andorę, robię bazę pod nią, a później korzystam z niej i robię ten ponowne starcie z Górnym Szlakiem Beskidzkim. Też poniżej 6 dni, a być może nawet jeszcze pobiegnę trochę mocniej. No właśnie, bo tak powiedziałeś, że zostały ci 3-4 tygodnie do decyzji, że wystartujesz i sobie pomyślałem, kurczę, tak mało czasu na zaplanowanie całego GSB, ale widzę, że
miałeś właśnie dwa duże podejścia już do GSB, więc wiedziałeś, z czym to się je. Jakby już wiedziałeś tak naprawdę dokładnie, czego potrzebujesz. Tak? Wiedziałeś, co chcesz zabrać, jak z jedzeniem, jak z ubraniem. To chyba miałeś już wszystko rozkminione. A jak z noclegami? Wiesz, to każdy projekt czegoś cię uczy, prawda? Tak. Wyciągasz wnioski, dobierasz lepszy sprzęt, inny plecak, wiesz, na co zwrócić uwagę, co wziąć, czego nie wziąć. Właśnie. Ja to mówię tak zwane słowo, musisz mieć tak zwane te dupochrony, jak ja to mówię, które ważą, mogą być niepotrzebne, ale w przypadku, kiedy na przykład psuje ci się czołówka, nie masz drugiej, koniec. Kiedy na przykład weźmiesz sobie za mało ciepłej rzeczy, przyjdzie załamanie pogodowe, nie będziesz miał się w co ubrać suchego, też koniec. Też koniec, nie? Także no, drugi telefon tak samo mam, można mieć było jeden, przemoczysz telefon, spadnie ci telefon, jesteś bez telefonu, koniec, bo twoje bezpieczeństwo, nie? Także też musisz mieć drugi telefon, na przykład ja, awaryjny tylko. I to są takich klamotów się zbiera. Jeszcze powerbanki do tego. Powerbanki do tego, bo musisz sobie ładować. Wiesz, to jak biegniesz w formule bez wsparcia, nie masz czasu na to. Musisz sam o to wszystko dbać, nie? Tak. Czyli przykładowo przybiegasz do schroniska i nie to, że idziesz jeść i spać na te 3 godziny, tylko musisz tak. Musisz się umyć, przysmarować stopy, zadbać o to, żeby ci nie było odparzeń. Później musisz tak, mieć na głowie, że musisz naładować powerbanka, naładować tracka w zegarku, zegarek, naładować czołówkę, bo to priorytety. Później wracając z prysznica z tej kolacji, którą zjadłeś, od razu przełożyć te wszystkie ładowarki na inny sprzęt, który masz dodatkowy, prawda, na trackera czy tam inne rzeczy. I dopiero wtedy możesz, jak zrobisz te wszystkie czynności, powinności, położyć się na ten 2,5-3 godziny sen. I ty rano wstajesz, podobna procedura, czyli jedzenie, to tam sprawdzenie, czy wszystko naładowane, ewentualnie doładowanie czego nie byłeś w stanie wcześniej zrobić i tak dalej. Takie rytuały były właśnie wieczorne i takie nieporanne, bo wstawałem o 1:00 w nocy, także wczesno wieczorne i późno wieczorne, takie rytuały, nie? Które mi zajmowały tak z jedzeniem, z prysznicem około 2 godzin, tak liczyłem, nie? Na takie zabiegi właśnie, jak przybywałem na miejsce w schronisku czy tam w agroturystyce, jak wychodziłem. I plus 3 godziny snu. Czyli można powiedzieć, że 5 godzin ze snem to takie były sprawy, które mnie zajmowały, prawda? A powiedz, ile ważył plecak z całym sprzętem? Wiesz co, plecak z całym sprzętem, już takim z piciem, z jedzeniem, bo generalnie miałem taką zasadę, że 0,5 kg jedzenia mam cały czas ze sobą. Tak mi się kończyło. W każdym miejscu, gdzie tylko mogłem uzupełnić, dobijałem do tych 0,5 kg i miałem 2 softlaski. Akurat startowałem pod koniec września, nie było takich upałów, prawda? Więc miałem litr z reguły płynów ze sobą, 0,5 kg jedzenia i reszta był plecak plus ekwipunek i to wszystko ważyło około 7-7,5 kg w zależności od tego, ile było tej wody. Nie? Jeszcze karimatę miałeś, widziałem. Tak? Karimata była taka cieniutka, taka awaryjna, miałem karimaty, miałem śpiwór też puchowy, taki lekki, 0,5 kg. A ile ważył? 0,5 kg? 0,5 kg, taki sobie kupiłem właśnie już na wyprawy wcześniejsze. A jakiej firmy? Kumulusa miałem. Kumulusa miałem, taki na zamówienia robiony, takim puchem hydrofobowym, troszeczkę takim odporniejszym na wilgoć, no, żeby w razie, jak gdyby właśnie była taka jakaś wilgotność, nie, jakbym gdzieś spał na karimacie pod jakąś wiatą, tak. Bo tak wiesz, no, planujesz sobie niby właśnie biegnąc samemu te noclegi, mniej więcej tu bazę znasz, ale tak naprawdę nigdy nie wiesz, jak się zachowa twoje ciało. Tak. Jak w danym momencie poczujesz się słaby i potrzebujesz spać, tak jak ja w tej bazie Wisłoczek, no to tak. Musisz sobie, wiesz, jakoś radzić. A płachtę miałeś ze sobą, czy już nie wchodziłeś nie, w płachtę? Nie. Tylko śpiwór i karimata. Tak. Nawet miałem takie dwie sytuacje właśnie podczas tego ostatniego projektu, że 2 razy musiałem korzystać właśnie ze śpiwora i szukać takich właśnie takich miejsc, gdzie mógłbym gdzieś na 0,5 godziny przykomarzyć, bo wspomniałem się na nogach i nie byłem w stanie dalej biec, nie? Także nie żadne schronisko, nie żadna agroturystyka, na przykład, bo to jest 5 rano, tylko musisz sobie to analizować przestrzeń i kombinować, kurczę, gdzie tu położyć się, żeby dać temu ciału na 0,5 godziny odpocząć. Bo czasem ten sen cię złapie niezależnie od twojego planu, prawda? No tak, dokładnie. Możesz sobie planować, że dobiegniesz tam, a oczy ci się zamykają i zaczyna się chwiać na nogach i niestety. A bo temperaturę masz 3-4 stopnie i nie położysz się na przystanku, prawda? Jak w lecie, nie? Że tam się przytujesz piworem, tylko trzeba szukać jakiegoś tam miejsca, które jest osunięte od wiatru i, no i taki bardziej bezpieczny, nie? Że możesz na chwilę na 30-40 minut bez obawy, że się wychłodzisz, zasnąć. To bardziej nie miałem śpiwora zimowego, tylko miałem śpiwór taki komfort od 5 stopni, nie?
A wiadomo, jak jesteś zmęczony, przemoczony, no to ta odczuwalność temperatury jest dużo niższa. Ja pomimo, że wchodziłem do śpiwora ubrany, to też mi było zimno, nie? No bo to wiesz, te zmęczenie, prawda, powoduje, że ta odczuwalność temperatury jest trochę inna, a grubszy plecak to też waga, objętość, także wiesz, no wszystko musisz tak dobierać pod to, żeby było bezpiecznie, było fajnie, ale też nie możesz mieć tego plecaka, który będzie ważył 12 kilo, nie, czy 15, bo to będzie spowalniać, to będzie obciążać bardziej twoje stawy skokowe, kolanowe, no i będzie cię też spowalniać, także to trzeba tak wyśrodkować, nie, żeby tak w tych wszystkich rzeczach. A powiedz, jeśli chodzi o picie, to miałeś wodę ze sobą, czy to był jakiś rodzaj izotoniku? Wiesz co, prawda był taki, że woda z potoków, jak tylko była możliwość, ze źródełek. W każdym schronisku starałem się pić no jakieś czasem piwo bezalkoholowe, Coca-Cola, czasami jakiś cukier, czasami kwas chlebowy mi się udało kupić. Zmieniałem smaki, po prostu żadnych izotoników, a miałem chyba tylko ten, no na początkowe dni miałem Litorsal, że sobie tam tabletkę czasami wrzucałem, prawda, żeby taki jakiś tam smak był i jakieś te mikroelementy były dostarczane, ale tak starałem się jakoś tak w miarę dobrze odżywiać, że tak powiem, nie? Także jak było tylko jakieś schronisko, jakaś zupa ciepła, ciepły posiłek, obiad dwudaniowy, często raz dziennie dbałem o to. No, pilnowałem tych rzeczy, ponieważ widziałem, jak odżywianie jest ważny, istotny, tak. I że tej energii temu organizmowi takiej konkretnej muszę dostarczać, prawda? No i... Ile razy w ciągu dnia miałeś szansę właśnie, żeby coś zjeść ciepłego? Wiesz co, no z reguły to było tak, że jadłem, starałem się zawsze gdzieś tam po środku, czyli tak powiedzmy obiad jeść w jakimś schronisku, dwudaniowe obiady, często no, na przykład jadłem dwie zupy i to jeszcze drugie danie, bo i wszystko wchodziło, tak. I nawet później jak ruszałem, to specjalnie nie chrupało mi tam w żołądku, bo to wszystko zasysało organizm. No i generalnie jak przybiegałem na wieczorem około 20, 21, raz 23, no to z reguły jak spałem w agroturystyce, no to jeszcze udawało mi się coś ciepłego zjeść. No ale czasami trzeba było po prostu, no tylko jakiś tam, mówię, jakiś suchy prowiant, prawda? No i rano jak ruszałem, no to już niestety, jak ja ruszałem o pierwszej, drugiej w nocy, to tylko ewentualnie jakieś kanapki, które miałem przygotowaną, dzień wcześniej coś tam jadłem i ewentualnie ten zapas jedzenia, który cały czas starałem ze sobą mieć te pół kilo. Czyli takie suche żarcie i znowu ruszałem. I czekałem, aż koło południa były jakieś warunki sprzyjające, przebiegałem koło jakiegoś schroniska, gdzie mogłem zjeść obiad, prawda? Miałeś takie sytuacje, że musiałeś bardzo odbić od trasy GSB, żeby się zaopatrzyć? Albo przespać? Od GSB? Wiesz co? Nie. Wszystko na szlaku. Wszystko, no tak o to chodzi właśnie. Między tym, jak się planuje logistykę, żeby właśnie jak najmniej tego czasu energii tracić, nie? Mhm. No wiem, tak właśnie pytam, jak to z no to życiem. Było... 500 metrów miałem chyba w Bystry, jak spędziłem 500 metrów, bo to w tych mniejszych miejscowościach wiadomo nie ma tak rozwiniętej agroturystyki. Na przykład też któregoś dnia miałem tak, że miałem spać w chatce na Niemcowej. To był trzeci dzień, ale pobudziłem z samego rana chyba godzinę i musiałem później, brakło mi tego czasu, żeby tam się wyrobić w takiej przyzwyczajonej porze, żeby być w tej chatce i zjeść coś ciepłego na przykład. Nie? Wiedziałem, że mi się miałem obsuwę. No i zadzwoniłem do tej chatki na Niemcowej, gdzie miałem tam nocleg wstępnie zrezerwowany i mówię, czy będę jak o 9, to jest szansa na nocleg, jakieś jedzenie. Mówię tak, że nocleg jest szansa, ale o jedzeniu można zapomnieć, bo oni już idą spać, nie? No to jak wiedziałem, miałem ciężki dzień ze sobą, wiedziałem, że będę tam później, nie będę 8, tylko będę tak 9-10, będę zmęczony, nie umyję się, bo tam takie warunki dosyć takie spartańskie, nie zjem. No i stwierdziłem, że w takiej sytuacji po prostu skrócę etap do Rytra, który jest u podnóża tego wzniesienia, na które miałem wejść, czyli stracę 7 km, ale będę tam wcześniej, będę tam o 7, spokojnie sobie zrobię zakupy w sklepie, spokojnie sobie jakiś dobry obiad zjem, czy posiłek tam w agroturystyce, a postaram się ten odcinek na przykład nadrobić przez następne albo przez 2 dni, to co straciłem, nie? Także no tak trzeba było po prostu na bieżąco po prostu reagować w zależności do sytuacji. No i generalnie po 2 dniach ten odcinek 7-kilometrowy odrobiłem i już startując z ostatniego dnia 6, już miałem po prostu wszystko zgodnie z planem poukładane tak jak było w założeniach, prawda? Ale tak jak mówię, no trzeba było po prostu reagować, nie? Na sytuację, na bieżąco. Wcześniej bazę oczywiście w telefonie
tych ewentualnych innych alternatywnych miejsc. No też pokonywałem ten szlak trzeci raz, także już też już mniej więcej wiedziałem, w jakich miejscowościach, jak jest z noclegami, prawda, gdzie jest większa ta baza noclegowa, gdzie jest mniejsza. Także tu no, to doświadczenie z tych wcześniejszych projektów się przydało. A powiedz, te pół kilo, które miałeś przewidziane na jedzenie, to na co przeznaczałeś? Co było dla ciebie takim, wiesz, najbardziej energetycznym, najbardziej wartościowym jedzeniem? Wiesz co, ser żółty, kabanosy, hałwa. I powiem ci tak, jak przez pierwszy dzień, drugi jeszcze mi czekolada wchodziła, tak później już nie wchodziła mi, ale wchodziły mi cały czas takie batoniki nadziewane, nie? Czyli adwokaty, te Grzesie, takie jakieś jacusie, nie? To mi cały czas wchodziło. Może żele, rozumiem sobie, nie było. Ja jadłem tylko takie, jadłem wszystko to, co było w sklepach dostępne, tak. I w schroniskach, nie? Bo nawet tak jakbym chciał żela, no to nie kupisz, nie? Tego kupisz. W schronisku czy w sklepie. No i generalnie, no te rzeczy generalnie jadłem. Czasem miałem orzeszki jakieś słone, ochotę, prawda? Czyli konkretny obiad zawsze taki 2-3-daniowy jadłem. No i mówię, hałwa, kabanosy, ser żółty. Praktycznie, raz mi się udało właśnie w Żabce i w Iwoniczu to hot dogi, nie? Tak. Też biegłem do Iwoniczu taki głodny, pamiętam. Wszystko pozamykane, 8 rano. Bo to wiesz, biegniesz na szlaku, startujesz o 2 nocy, to tracisz rachubę. To mi się wydaje, że jesteś już 6 godzin, to już przyjeżdżasz, jest pół dnia, to dopiero się miasto budzi, nie? Wszystko pozamykane, kurczę, ludzie dopiero się budzą ze snu. Pyta się restauracja, no pani, o tej godzinie to jest wszystko pozamykane, nie? Ale ja mówię, no nic tu ciepłego nie jest, jakaś kawiarnia nawet może, nie, ale jest Żabka, nie? No i mówię, a Żabka to wiadomo, hot dogi, kawa, herbata, nie? Tak. W tej chwili. No tak. I taka Żabka mi uratowała tyłek, wtedy pamiętam. Wszedłem, dwa hot dogi, tak, dwa hot dogi, właśnie kawa, usiadłem oparty o szybę. Pani nawet nie protestowała wtedy, bo dosyć dużo kupiłem, jeszcze jakąś wodę kokosową, nie? Także wiesz, zrobiłem taki półgodzinny popas tej Żabce właśnie w Iwoniczy i później ruszyłem z siłami i siłami i siłami. No po prostu coś ciepłego zjadłem, wypiłem gorącą herbatę. Mówię, no, poranki były chłodne, no, od 3 do 5 stopni, także to ciepło jakoś specjalnie nie było. No. Ale z drugiej strony w ciągu dnia była fajna pogoda, bo miałem taką właśnie 15-18 stopni. No, także, super. Także a lampę? Dużo miałeś lampę? Udało mi się, to była końcówka września, przyszła fajna, wyżowa pogoda i temperatura w ciągu dnia była tak między 15 a 19 stopni. Także można powiedzieć idealna, nie? Słońce za chmurkami. Za chmurkami, sami się troszeczkę przebijało tam chyba trzeciego dnia, jak mgły ustąpiły, jak pojawiłem się w Krynicy Górskiej, ale generalnie nie przeszkadzało mi to. Było takim, można by było nawet takie słońce kojące. No fajnie. Temperatura była fajna. Jakiś tam delikatny deszczyk miałem przedostatniego dnia. Jak wchodziłem na Pilsko, jak zbiegłem z Babiej, troszeczkę przymoczyłem wtedy buty, ale to już był piąty dzień projektu, więc przedostatni, więc już wiedziałem, że stopy wytrzymają. Nie? Ale to były takie opady no, kilkugodzinne i takie dosyć drobne. Aczkolwiek było troszeczkę błotniście, tam jak zbiegałem z hali miziowej. To taki teren jest taki dosyć taki ciężki. Tam jest Grzesianki, jak się zbiega z hali miziowej do Żabnicy. Nie? Ale pogoda generalnie super. A powiedz, jak ciuchowo to rozwiązałeś? Miałeś dużo ciuchów na zmianę, czy leciałeś cały czas w jednym stroju? Wiesz co, w plecaku miałem dużo odzieży technicznej. Tak. Między innymi firmy Lurbel, która mnie wspiera właśnie w tych moich poczynaniach biegowych, tych projektach, była takim moim bardzo mocnym wsparciem. Tak. Biegam tej odzieży już od dobrych kilku lat i naprawdę ma ta odzież świetne parametry, jeżeli chodzi o techniczność. No ja mówię, że biegam w takich odzieżowych Mercedesach. I naprawdę nie ma w tym przesady, bo ponieważ jest to naprawdę fajna jakość i niska waga. I ten sprzęt mi się sprawdzał w wcześniejszych jakichś moich biegach, treningach i tak dalej. No i miałem właśnie dużo tej odzieży. Przede wszystkim na niej bazowałem. Oprócz tego oczywiście bardzo dobra kurtka z Gore-Texem, bo to jest podstawa. Dobrym kapturem właśnie załamania pogody, jakiegoś zimna. To takie gore miałem ze sobą. Miałem też cieńszą kurteczkę taką 100-gramową. Wiadomo, od wiatru. Tak, tak. Ubrany byłem w spodenkach 3/4, bo nie wiesz, widziałem jakie tam mniej więcej temperatury, że 15-18 w ciągu dnia. Noce chłodniejsze, ranki chłodniejsze, więc stwierdziłem, że 3/4 spodnie będą optymalne. Kutka, koszulka, rękawki, które sobie w ciągu dnia tam zwijałem. Jak robiło się chłodniej pod wieczór, sobie naciągałem. I w takim sprzęcie biegłem. No oczywiście przychodziłem, no przebrałem w ciuchy, właśnie miałem suche. Miałeś na zmianę drugi komplet. Tak. No, można powiedzieć, jak odliczysz
kilogram picia, pół kilograma jedzenia, no to miałem, wychodziło, że miałem ponad 5 kg klamotów ze sobą, tak. Nie? No ale właśnie miałeś te dwa telefony. Dwa telefony, powerbanka, trackera. To chyba też ciężkie rzeczy. Tak, dwie czołówki, tak. No i miałem ciuchów, miałem bodajże dwie albo trzy zapasowe bluzy. O, miałem spodnie wodoodporne. Jeszcze śpiwór. Spodnie wodoodporne na pewno. Miałem też. Takie w razie, długie, tak? Długie, w razie, mówię, załamania pogodowego. Wtedy mi uratowało życie tego trzeciego dnia. Spodnie muszą być. Aha, i trzy pary rękawiczek. Bardzo marzne w ręce. I miałem trzy pary rękawiczek. Jedno miałem takie bardzo cienkie, takie, można powiedzieć, takie na taką stabilną pogodę, chłodne ranki. Drugie troszeczkę grubsze i miałem właśnie nauczony tą sytuacją z tą ulewą, takie motocyklowe sobie kupiłem. Cienkie, ale takie, po których spływa deszcz, prawda? Czyli w razie po prostu jakiejś burzy, ulewy, ubieram spodnie wodoodporne, ubieram kurtkę z Gore-Texą, ubieram te rękawiczki i wiem, że nie przemoknę. Czyli można powiedzieć, że też trochę za dużo, bo mogłem tego nie brać. No ale wiedziałem, że to jest moja taka pięta chilesowa właśnie, to marznięcie w ręce, więc chciałem się przed tym uchronić w razie czego, prawda? Mm-hmm. Także takich klamotów jak tak by się zastanowić było sporo. No. Części się nie wykorzystało, ale dzięki temu miałem taki komfort psychiczny, że w razie czego... W razie W je mam, prawda? Mhm. Wiadomo, oczywiście jakieś czapki też miałeś, nie? Ze sobą. Tak, miałem bufy, czapeczkę jakąś taką cieniutką też miałem, także byłem zabezpieczony na można powiedzieć, na każdą ewentualność. No, to nie tylko tyle, że chodziło o komfort, ale chodziło też normalnie o zdrowie, prawda? No, jasne, no bo to jest samemu w górach. W takich, można powiedzieć, góry są fajne i piękne, jak jest pogoda, prawda? I bezpieczne, nie? Cała zabawa zaczyna się, jak się psuje pogoda. Psuje, tak. Jak się psuje pogoda, robi się mgła, na przykład pojawia się mgła, albo robi się zimno i wtedy nie potrzeba dużo. Albo na przykład jesteś w ruchu, jesteś w stanie w każdych warunkach przetrwać. Jak się ruszasz, idziesz do przodu. A wystarczy, skręcasz nogę, spada ci tempo, przemakasz i co? Foilnerce, wiadomo, też trzeba mieć ze sobą. Nie? Tych klamotów takich jest cała masa i właśnie tak, czasami je trzeba mieć na zapas, żeby w razie W, gdyby coś takiego się stało, żeby można było uratować swój tyłek, nie? Że tak powiem. Nie? No i to trzeba dźwigać. Można pójść po bandzie i zaryzykować, ale to jest... I mieć tego mniej, no ale to jest... Ale to jest no wiesz, równie dobrze, że można by biec z supportem, tak? No tak. Wiesz, to jest... Powiedz mi, a miałeś jakąś warstwę ocieplającą? Jakąś taką małą pochóweczkę albo pola? Wiesz co, miałem Polarek setka. To była chyba finisherka nawet z biegu siedmiu szczytów, taką właśnie dawali seteczkę. On był taki cienki, ale też go miałem. Ale mówię, miałem... Z długim rękawem, tak? Tak, ale miałem na przykład odzież lubelowska, Lubela i tam jest na wszystkie strefy temperaturowe. Jest i na ciepło, jest na średnią temperaturę, jest też taka kolekcja na takie ekstremalne warunki. Także bardzo dużo miałem pokłopotowanej odzieży właśnie takiej technicznej, naprawdę bardzo specjalistycznej właśnie tej firmy i wiedziałem, że po prostu to jest sprawdzone i dobre i wiedziałem, że mogę na tym polegać. I przede wszystkim nie jest ciężkie. Czyli w moim przypadku była mała objętość, a wysoka jakość, prawda? Tak. Żeby tego było, nie? I to się sprawdziło, nie? A czy ze sprzętu takiego elektronicznego też robiłeś jakieś specjalne zakupy pod kątem wagi tego sprzętu? W sensie wybierałeś jakieś ultralight rzeczy, żeby... Ale chodzi o sprzęt... Elektroniczny, czyli wiesz, powerbanki albo właśnie czołówki, czy starałeś się, tak, żeby one były jakieś super lekkie? Wiesz co, no teraz na to, tak jak mówiłem wcześniej, no, człowiek wyciąga wnioski i postanowiłem, że kupię sobie lepszą czołówkę, zainwestowałem taką fajną Edlensera. Bardzo leciutką, niezawodną, sprawną. Wiesz, no niby planujesz sobie, że będziesz ładował ten akumulatorek, ale z drugiej strony planujesz, a przyjdziesz do schroniska, nie ma prądu, albo kuźwa nie ma gniazdka w pokoiku, czasami tak jest, nie? To musiałem mieć drugi akumulatorek naładowany, zapasowy. A oprócz tego jeszcze miałem drugą czołówkę, którą miałem, to już nie akumulatorek, tylko na baterię, tak, w rezerwie, nie? Czyli gdyby właśnie nie ładował, rozładował, no to miałem jeszcze tamtą w pogotowiu z tymi bateriami, nie? Tak. Które nie wykorzystałem w ogóle, tylko mi dociążała plecak, ale była. Miałem ten komfort psychiczny, że w razie W, gdybym nie doładował, zapomniał, no nie wiem, coś by się zwarcie, zepsuła by się czołówka, zawsze mogłem liczyć na tą drugą, która będzie świecić, nie? Ale parę butów miałeś jedną. Parę butów miałem jedną. Jedną parę butów, ale miałem... taśmę reparacyjną, taką srebrną specjalnie po to, że gdyby coś się z tymi butami działo, żeby można było w jakiś prowizoryczny sposób je tam załatać, nie? No bo jedne buty to, wiadomo, psujesz buty, koniec, nie?
No chyba, że na bosaka gdzieś tam doczłapiesz do jakiegoś miasteczka i kupisz jakieś półbuciki, nie? Fajnie, że o tym opowiadasz, bo to jest taka wiedza, wiesz, właśnie, która wypływa z doświadczenia i to myślę, że wielu osobom może pomóc przygotować się do takich wyzwań. Trzeci projekt, więc wiesz, no też troszeczkę czytałem, no też wielokrotnie też treningi robimy w różnych okolicznościach, no i człowiek się uczy na podstawie tego, nie? Czy miałeś jakiś system do trakowania, który live pokazywał twoją pozycję w sieci? Tak. Wiesz co, miałem trackera ze sobą, który był takim moim też formą takiego, raz, że fajnie to można było śledzić moje poczynania na szlaku, ale też pełnił taką formę mojego takiego bufora bezpieczeństwa, nie? Że gdyby coś w razie W, coś się działo, no to wiadomo było, gdzie jestem, można było mi je łatwo ewentualnie zlokalizować. Nawet była taka jedna sytuacja chyba, jak biegłem drugiego dnia do Bacówki Bartnym, Beskidzińskim, no już taka konkretna dzicz, nie ma zasięgu i w pewnym momencie gdzieś tam stanąłem w miejscu, na jakiejś górze, nie? I tam nie ruszałem się chyba przez kilka godzin. No i tam nawet znajomi byli troszeczkę podnerwowani, że być może coś mi się stało, nie? A tam było coś właśnie z zasięgiem, było nie tak. I pomimo tego, że dobiegłem do schroniska i tam byłem, tak, to moja pozycja była gdzieś tam parę kilometrów wcześniej, tak jakbym tam gdzieś, nie wiem, spał na grani, nie? No, tak, ale to nie był zasięg. No, bezpieczeństwem zasięgiem jest troszeczkę gorzej, nie? Ale taki, no tracker fajnie. No i dzięki temu można było właśnie śledzić moje poczynania na tym, na Facebooku. Taką sobie założyłem na profilu stronę Korab Lurbel GSB. I tam właśnie koleżanka Bożenka Jaskowska z reguły raz wieczorem do mnie dzwoniła. Jak miałem siły, jednego dnia nie miałem sił rozmawiać ostatniego i zdawała mi mniej więcej raz dziennie wieczorem relacje, jak przebiegają moje zmagania ze szlakiem. I ona to w fajnej formie tam publikowała na stronie i dzięki temu ten przekaz był taki w miarę fajny, nie? Tego całego mojego dokonania. To ci zajęło 6 dni, tak? Jest to 5 dni, 5, dokładnie 14 godzin. 5 dni, 14 godzin. Czyli dziennie robiłeś niecałe 100 kilometrów, tak? Jest to... Tak, można powiedzieć, że niecałe 100 km dziennie. Przez pierwsze dwa dni, pierwszego dnia zrobiłem setkę, drugiego dnia zrobiłem setkę, a później już, nawet jak już planowałem, to wiedziałem, że po prostu, że już trzeciego dnia setki nie zrobię, więc już troszeczkę zmniejszałem dystans, ale tak sobie to poukładałem, żeby ostatniego dnia mieć już najkrótszy etap. I tego trzeciego dnia już miałem, spałem w Żabnicy i do pokonania miałem cały Beskid Śląski, czyli około 50 km. Także wiedziałem, że będę z tego dnia tak wypruty, że no przynajmniej to, chciałem mieć to satysfakcję, że będę mógł mniej tego dnia troszeczkę spędzić czasu na szlaku, nie? Na tym zmęczeniu. No i wszystko mi się sprawdziło, nie? Wszystko udało się właśnie zrealizować tak, jak sobie, można powiedzieć, poukładać finalnie, nie? A powiedz jeszcze, jeśli chodzi o strumienie na trasie, wiedziałeś, gdzie będą takie strumienie, z których bezpiecznie możesz wziąć wodę? Wiesz co? Mniej więcej wiedziałem, bo tak powiedziałem, trzeci raz robiłem, wiedziałem, gdzie jest szlak, wiedziałem, że w paśmie Babiej będą, w paśmie Pilska będą potoki, ale też nie miałem tego takiego musu, żeby się tak często właśnie w tych strumykach wspomagać strumykami, ponieważ robiłem to jesienią, kiedy ta temperatura w ciągu dnia nie była taka drakońska, nie była taka wysoka. Bo jak robiłem za pierwszym razem, za drugim razem, pierwszym razem w czerwcu, drugi w połowie sierpnia, no to jak z pominięciem tego załamania pogodowego były przez pierwsze dwa dni upały, to naprawdę trzeba było z tych źródełek często korzystać. Ale tak jak pytasz, czy miałem to rozkminione, to uważam, że jak ktoś planuje taki projekt, to właśnie logistyka, planowanie, poznanie trasy, to jest jeden, znajomość trasy, to jest jeden z takich... warunków, które pomagają na pewno ukończyć w fajniejszej formie i bezpieczniej właśnie ten cały szlak. No, znajomość materii, prawda? No, każdy aspekt jest ważny. Bardziej jak będziesz sam, o wszystkim musisz myśleć, nie? O wszystkim musisz myśleć, żeby zjeść, żeby wypić, żeby się przespać, że jak wrócisz za późno, to kurczę, możesz nie zjeść ciepłego posiłku. Tak. No, też tak miałem, pamiętam, jak jechałem, biegłem do Bartnego. Miałem zaklepane tej drugiej nocy właśnie tam nocleg w Bacówce i też dzwonię do pana, że będę gdzieś tam koło 20. I on mówi, no to dobrze, to tam poczekam jeszcze na pana. Ja mówię, zjadłem coś ciepłego. On mówi, no sorry, winę tu, ale kuchnia czynna do 19. No to ja mówię, no dobrze, to wie pan, to jak niech pan te pierogi ugotuje, jest zimne. No to pan był trochę taki zaskoczony, bo jak zimne pierogi, a ja chciałem cokolwiek zjeść, kurde, no bo bez kiedy niskim biegniesz, wybiegasz z kątów i biegniesz przez 5-6 godzin, nie ma nic, żadnego sklepu, żadnego zabudowania
A to, co już kupiłem w kontach, to już dawno w moim żołądku wylądowało, nie? Więc tak przybiec w takim całym dniu, nie zjeść nic, jeszcze rano ruszyć na czczo. I też przez kilkadziesiąt kilometrów biegniesz po nocy, bo wygrałem o drugiej w nocy, czy kładło 5-6 godzin trzeba było biec, żeby jakiś sklep zahaczyć, nie? Czyli 12 godzin bez jedzenia, no to wiesz, no to byłoby ciężko, więc udało się pana uprosić, żeby mi te pierogi, przynajmniej zimne gdzieś tam zostawił, ale jak przybiegłem do Obacówki, okazało się, byłem koło 9, że czekał na jakąś większą grupę tam z Polski turystów. I kuchnia była otwarta, także zjadłem całe szczęście takie, ja mówię, ciepły posiłek, jakiś podwójną porcję tych pierogów, także udało się jakoś. Ale w najgorszym scenariuszu miałem to przygotowane właśnie, żeby zjeść te zimne. No to wszystko trzeba myśleć, nie? Że cały czas musisz właśnie skanować rzeczywistość i zastanawiać się, co by było, co będzie, nie? Jak nie tylko o tym, żeby się przespać, żeby się umyć, ale też właśnie, żeby zjeść, żeby mieć na rano jedzenie, nie? Bo jak ruszysz, to wiesz, to bez zapasów, no to długo nie pociągniesz, nie? I no tak właśnie, dalej. Nie? To jest też taki temat, on jest chyba związany też z prędkością, że nie możesz sobie narzucić nie wiadomo jakiego tempa, bo wtedy za bardzo jakby twoje ciało jest poddane temu tempowi i przestajesz trochę kontrolować rzeczywistość. A tutaj z tego, co opowiadasz, ty musisz być cały czas w pełni świadomy tego, co się dzieje dookoła. Na biegach często tak jest, wiesz, że ludzie jak mają świadomość punktów odżywczych, to po prostu idą w dzidę i czy tam umrą, czy nie umrą, to wiedzą, że tam za 10-15 km będzie punkt odżywczy. Albo w najgorszej sytuacji zwolni się organizator. Tak, za godzinę. Ja po prostu wiedziałem, że muszę realizować plan i nie ulegać takiemu hura optymizmowi, nie? Tak. Na przykład zrobiłem 3 dnia, miałem w założeniu setkę tam do Komańczy. Zrobiłem tu setkę w 17 godzin. Śmieję się, że zmieściłbym się w limicie hardcora dawnego. Chyba by 17 godzin na tego. No i byłem też o 19, byłem w tej Komańczy. I też taka babuksa, a to może jeszcze by pociągnąć tam zdyszkę 15, bo wczesna pora, 19. Ale stwierdziłem, nie, kuźwa, tyle sobie założyłeś i zostań przy tym. Nie chytrz się na kolejne kilometry, bo zapłacisz za to. Odpocznij sobie, wykąp się, zjedz. No i tak to zrobiłem. No, o pierwszej w nocy wtedy byłem o 19, wykąpałem się, zjadłem, przespałem się tam 3 godziny i o pierwszej w nocy wyruszyłem, żeby kolejnego dnia zrobić kolejne 100 kilometrów. Także gdybym się być może pokusił o tą dychę, no to byłbym w tym drugim miejscu, gdzie mi wypadało, chyba byłbym w Przybyszowie, w takiej chacie, w Przybyszowie. No ale byłbym pewnie to już 21:30, być może bym nie zjadł tam już nic i mogłoby się wszystko pochrzanić. A tu miałem wszystko pod kontrolą i realizowałem plan. To było najważniejsze, bo to było też takie wzmocnienie psychiczne, kiedy wiesz, że wszystko jest zgodnie z planem. Mm-hmm. A nie ma co się chytrzyć, tylko po prostu trzeba twardo być przy tym, co się wcześniej postanowiło. Tym bardziej to nie było takie spontaniczne to co sobie zaplanowałem, tylko to były przemyślenia kilkumiesięczne, analiza wcześniejszych biegów. Poparte doświadczeniem. Więc wiedziałem, że to jest taki maks faktyczny, który jest na moje możliwości, wiesz, optymalny. Nie? Super. A powiedz, działo się coś niepokojącego fizycznie z twoim ciałem podczas tych 6 dni? Coś cię zaskoczyło pomimo wszystko? Wiesz, to zaskoczyło mnie przede wszystkim trochę senność, bo ja generalnie starałem się tak robić, żeby pod wieczór biec maksymalnie do 8-9, nie? Bo wiedziałem, że po nocach na zmęczeniu jest to bardzo ciężkie, już wcześniejszych projektów, momentalnie łapie senność. Nie? Także wolałem na przykład biec po ciemku, ale w miarę jak rozpoczynałem etap, nie? Czyli ruszałem o 1-2 w nocy i wtedy po ciemku nadrabiać. I tak sobie założyłem. I tak jak pierwszego dnia wyszłem o 2 w nocy, bo tak zacząłem etap, nie miałem z tym problemu. Tak już drugiego dnia, jak właśnie wychodziłem z Komańczy, o 1 w nocy wtedy, byłem o 19 w Sunisku. Z reguły miałem o 2 wyjść, ale stwierdziłem, że jestem wcześniej, to wyjdę o 1, bo mam 100 km kolejne, więc wolałem mieć tą godzinkę, tak wiesz, w tym zapasie, nie? Że jakby mnie spowolniło, będę miał wolniejsze tempo, żeby do tej bacówki dotrzeć, bo tam nie, bo bez kimś nie było innej alternatywy, nie? Jest takie bezludzie, że tam musisz dotrzeć do tej bacówki, nie? A nie chciałem po prostu późno po nocy. Wolałem wcześniej po nocy niż na zmęczeniu po nocy, nie? Więc wyszedłem wcześniej. No i około 5-6 rano, jak wybiegałem do Puław, w pierwszej miejscowości, zaczęło mnie niesamowicie łapać. Nie? To był dopiero drugi dzień. I tam jest taki długi odcinek znany z Łękowyny między Puławami a Bisłoczkiem, asfaltowy. 5-6 kilometrów. Po prostu podbiegałem, szedłem i po prostu od lewa do prawa. Oczy mi się zamykały, po prostu stwierdziłem, po prostu, no, a było 3-4 stopnie. Nie padało, ale zimno. Nie?
był tylko jakiś tam przystanek w Puławach, no to wypadało, bo zimno mi była krzedła, żeby się położyć jeszcze pod taką wiatą, no to nie było w ogóle mowy, żeby się przespać, nie? Żeby gdzieś tam oczy zamknąć. Ale kurczę, no wiedziałem, że w Wisłoczku jest baza namiotowa, a że robiłem to we wrześniu, więc wiedziałem, że ta baza jest nieczynna, bo one są sezonowe, czyli tylko w okresie wakacyjnym, czerwiec, końcówka czerwca, sierpień. Ale mimo wszystko gdzieś tam w głowie miałem, może tam będzie jakaś wiata, może coś tam, nie wiesz, no to był taki mój mini cel, ale już po prostu szedłem taki, mówię, taki zombie trochę, nie? Wiedziałem, że muszę po prostu przynajmniej na te pół godziny, 40 minut przyciąć drzemkę, bo tego potrzebuję, bo po prostu bo za chwilę gdzieś tam się wyłożę, nie? W robie czy coś w tym stylu. No i kurczę, doszedłem do tej bazy, pierwszy rzut w lewo, wiata, no to wiesz, odkryta, nie? Była altanka, łapię za klamkę, zamknięte, nie? Taka prowizoryczna mała. No już taka załamka, nie wiem co robić, kurczę, nie? Czy się kłaść na tych dechach, mimo wszystko na tej karimacie i przynajmniej w tym zimnie troszeczkę tam złapać jakieś tam pół godziny snu. Ale patrzę, po lewej stronie jest taki jeszcze malutki budynek prowizoryczny. No i były drzwiczki, otwieram, a tam taka sezonowa sauna sucha, ale osłonięta, w środku ławeczka, taka 1,80 m. Więc szybka decyzja, ściągnąłem karimatę, wyjąłem śpiwór i na 30-40 minut położyłem się. Tam już wiadomo, troszeczkę teren osłonięty od wiatru, prawda? Było mi cieplej, sucho i 40 minut tam sobie odpocząłem. Ciężko powiedzieć, że to był sen, ale zamknąłem oczy, mózg troszeczkę się zresetował, odpoczął. I po 40 minutach jak stałem, była już koło 7, słoneczko zaczęło być widoczne, zaczęło operować. I po prostu jak już wyszedłem na zewnątrz, było mi już całkowicie ciepło i już do końca dnia nie miałem żadnego kryzysu. No to był taki kryzys, jak ci mówiłem, że po prostu nie jesteś w stanie tego opanować. Wydaje ci się, że a co tam, jak na biegu jednodniowym, to jeszcze ten kryzys przemożesz, nie? A tutaj po prostu nie byłem w stanie tego, czułem, że muszę to zrobić, ponieważ no, za chwilę po prostu no, padnę gdzieś tam, nie? Padnę obok. No i to pół godziny, 40 minut wystarczyło, żeby później przez cały dzień już czuć się fajnie. I drugi taki miałem etap, piątego dnia, jak podobnie wyszedłem o drugiej w nocy z Bystrej i podobna historia też. Piąta, szósta rano, kurczę, jestem tam na podejściu pod halę Kurpową i też lewo, prawo mnie rzuca, nie? I też wiedziałem, że muszę dojść do schroniska na hali Kurpowej, no bo nie ma... Ciało się dopomina. Tak, bo noce chłodne. Normalnie tak. W lecie, jak jest tam 15-18, no to idziesz pod wiatek, kładziesz się i temat załatwiony. Ale jak masz 5-6 stopni i zmęczenie, i, no to jesteś mokry, no to... No to możesz się nie obudzić. Dokładnie. Albo rozchorować, albo jeszcze bardziej wychodzić, roztrepieć się i tak dalej, nie? Więc wiedziałem, że muszę dojść do schroniska, wchodzę 6 rano, otwieram. Całe szczęście wiatrowa było otwarte, schronisko było zamknięte, ale ten wiatrowa chyba jest postawiony właśnie po to, żeby tacy jegomości jak ja mieli możliwość gdzieś tam schronienia takich sytuacji. Takich jak ty to nie jest wielu, ale tak, to w tym celu. No i ławeczka też tam 2 metry, tak. Wiatrowa 2 na 2, ale wystarczyło, żebym właśnie wyciągnął śpiwór, karimatkę i żebym też na 40 minut przyciął tego komarka i, tak. I później jak stałem, podobna historia, nie? Już mnie puściło, słoneczko, ciepło. Jakaś berwa się pojawiła, już do końca dnia nie miałem problemu właśnie. Najgorsze było właśnie to takie przy świcie, nie? Nad ranem takie właśnie miałem zmuły, nie? Niby 4 godziny napierania tylko, ale no tylko 3 godziny snu, nie? To mało. I każdego dnia to się wszystko nasilało. I pewnie ten sen też nie był jakiś super równy, prawda? To nie jest tak, że ty zasypiałeś i całe 3 godziny sobie pięknie spałeś, tylko pewnie przewracanie było jakieś... Tak, jest to najgorzej było, pamiętam, przed piątym etapem, jak spałem w Bystrej i widziałem, że następnego dnia mam długi odcinek, a przy okazji mam do pokonania na przykład Babią Górę i Pilisko. Zmęczenie też, bo też 300 ponad kilometrów, 150 km w nogach. I już tak jak mówisz, niby takie zmęczenie, niby wiesz, że musisz się kłaść szybko spać, już tak wiesz, zjeść tylko te wszystkie procedury, które mówiłem, pozałatwiać, ładowanie, mycie, jedzenie. I kładziesz się w łóżku i kurczę, obolały troszeczkę jesteś, nie? Tam wiesz, przewracanie jest takie przyjemne. No i nie mogę zasnąć, nie? I ty wiesz, że każde takie myślenie, to czas ci ucieka, że ty masz tylko na to 3 godziny i pół godziny uciekło, już masz tylko 2,5, nie? No ale w końcu gdzieś tam, kurczę, po niecałej godzinie udało mi się te 2 godziny snu złapać, nie? No i właśnie poprzez to, że wtedy tak troszeczkę mniej spałem, być może przed tą halą kurpową mnie tak zaczęło łamać, nie? Gdzie musiałem właśnie się posiłkować tym takim spaniem w tej kanciapce przy schronisku, nie? A opowiedz jeszcze o tym, jak wyglądało śledzenie samego szlaku. Czy ty korzystałeś z traka w zegarku, czy miałeś mapę, czy po prostu patrzyłeś się na oznaczenia szlaku fizycznie na drzewach i na domach? Czy miałeś właśnie analogową mapę w ogóle cały czas nie, ze sobą? Nie, nie. Ja na tyle szlak znałem, ale przede wszystkim
oznaczenia szlaku, głównego szlaku Beskidzkiego, no, najważniejszy szlak w Polsce, no, są w miarę dobre. Są oczywiście odcinki lepiej oznaczone i gorzej oznaczone. Są też takie odcinki, gdzie są źle oznaczone. I dodatkowo miałem znajomość, to pierwszy taki atrybut. Potem miałem dwa zegarki, w których miałem traki całego szlaku. Aczkolwiek nimi się miałem nie włączone zegarki, tylko w takich sytuacjach awaryjnych, gdybym gdzieś nad ranem czasami włączałem właśnie po ciemku, jak tych oznaczeń nie było dobrze widać, ale nie cały czas, tylko właśnie na noc. W nocnych takich fragmentach pokonywaniach szlaku włączałem te traki, które mi tam pomagały. Ale to głównie właśnie traki i ta znajomość szlaku, ale też były miejsca, gdzie na przykład kilka razy pobłądziłem na przykład, nie? Na przykład z drugiego dnia wyszedłem z Bartnego, tam jest odcinek między Bartnem a Wołowcem i też ten szlak jest taki nie do końca znaczony. Dodatkowo jeszcze była mgła. Może dodatkowo też jeszcze byłem, wiesz, prosto wstałem niedawno, nie? Czy jesteś taki zaspany. No i też, kurczę, wyszedłem z innego miejsca, w pewnym momencie zgubiłem szlak, zakręciłem się w kółko, w pewnym momencie go znalazłem, idę i po pół godziny okazuje się, że wróciłem do tego miejsca, gdzie byłem wcześniej. Czyli cofnąłem się z powrotem po szlaku, nie? Nie poszedłem do przodu, tylko do tego samego miejsca. No już wiesz, godzina w topy, już nerwówka, nie? Bo wiesz, że tej godziny ci później braknie, albo będziesz musiał zasuwać po nocach. No i wtedy właśnie wyrytrze spałem, a nie na nic, bo tej godziny mi wtedy właśnie zabrakło. Podobnie miałem też w Beskidzie Niskim taki przypadek, jak się między Chorową a Kątami też, tak się idzie taką granią i też tam szlak jest rzadko uczęszczany, nie ma udeptanych ścieżek i też w pewnym momencie po prostu oznaczenia są słabe i zastanawiasz się, masz traka, trak też nie jest na tyle dokładny, żeby tak ci pokazać z precyzją co do metra, jak idzie, nie? I też z pół godziny chyba tak, wiesz, prawa, lewa, wracałem się, wchodziłem, nie? Żeby w końcu znaleźć właściwą ścieżkę. No, także takich sytuacji może nie było zbyt wiele, ale myślę, tak ze 3-4 godziny na całym szlaku straciłem na takie właśnie, można powiedzieć, błądzenie. Nie? Znaczy nie, relatywnie spoko. Relatywnie spoko. No, ale dobrze było. Ale weź pod uwagę, że znałem szlak i straciłem. Właśnie. Także ta znajomość szlaku, jak ktoś planuje coś takiego, nawet niektóre odcinki, no jest dobrze troszeczkę wcześniej zrobić sobie jakiś rekonesans. No chyba, że ktoś się nie nastawia na wynik sportowy. Na wynik. Tak jak to ma większy komfort, nie? Jaka sytuacja by nie była, jaki wynik, to zgubienie trasy zawsze działa źle psychicznie. Co, no, nie? Na zawodach to bardziej, nie? Jak człowiek się musi wrócić i jeszcze myśli, losu by mnie przydziło w międzyczasie. Ja to już w ogóle nie wspominam. Powiedz, zbierając te wszystkie twoje doświadczenia i sposób właśnie, w jaki się spakowałeś na tę ostatnią twoją wersję GSB, czy coś byś jeszcze zmienił w swoim ekwipunku? Wszystko mi się chyba raczej sprawdziło. No. Wydaje mi się, że takie było optimum, nie? Mm-hmm. Optimum. No można było, tak jak mówiłem, może jednej czołówki w nie wziąć, tu odchudzić, nie? Może tego telefonu, ale to tak jak mówię, no to są takie dupochrony, nie? Że i bardzo newralgiczne, ważne rzeczy, nie? Mm-hmm. Nie przydały się nikłe szanse na to, żeby zepsuć się telefon na tyle, żeby nie mógł działać, czy czołówka, żeby ci się zepsuła, nie? Mm-hmm. Ale jak się zepsuje, to jest finito, nie? To jest koniec, więc można by było tak odchudzać, nie? Wziąć jedną bluzę mniej może, wiesz, no ale wiesz, no trafiłeś na fajną pogodę, ale nie by się załamała pogoda, jakiś przed front, jakaś burza, nie? No i wtedy ta rzecz by była potrzebna. Także wydaje mi się, że no tam troszeczkę byłem taki, miałem takich chyba sekuracji trochę rzeczy, ale wydaje mi się, że gdybym robił drugi raz, no to no też trzeba dbać o swoje jakby bezpieczeństwo, nie? I nie chciałem iść po bandzie totalnie, żeby zaryzykować, wziąć tam 2 kilo. Może by się udało, ale może by się nie udało. Nie, bardziej nie myślę o takich rzeczach, żeby rezygnować z backupu, tylko właśnie, że może coś ewidentnie byś odrzucił, albo coś ewidentnie byś dodał do tego ekwipunku jeszcze. No myślę, że to było takie, wiesz, że to było optimum, nie? To też mówię, analiza długa, wielomiesięczna, w oparciu o te wcześniejsze jakieś tam projekty i chyba tak, no z tego plecaka 7 kilo ze wszystkim, no to tak. Można by tam jeszcze, mówię, może spółki do urwać, nie? Ale jeżeli chodzi o sprzęt, to naprawdę miałem to czego chciałem i wszystko się sprawdziło podczas tej trzeciej edycji mojej, nie? Mojej próby, nie? I co? Będziesz jeszcze próbował ten czas podkręcać? Nie, już masz dosyć. Na pewno już, no wiesz, tak jak mówiłem, moim założeniem było to, taki miałem ambitny cel, że te 6 dni, nie? Chciałem sobie zrobić jako pierwszy. To mi się udało zrealizować w sumie w ciągu 2 projektów, nie? Także taka mega przygoda. Wiem, jaki to jest ciężki wysiłek, wiem, jak to daje w kość, wiem, jak długo po tym człowiek do siebie dochodzi,
Jest to piękna przygoda pomimo tego wszystkiego. Mega doświadczenie, też te wszystkie przygotowania, cele pośrednie, prawda, które do tego prowadzą, to wszystko jest na tej drodze. I tak, wiesz, jak tak popatrzysz tak dalej, no to właśnie te wszystkie te inne rzeczy są bardzo istotne. Wiadomo, GSB też, ale to wszystko, co się wokół tego dzieje, to myślenie, analizowanie, przygotowanie szpeju, sprzętu, nie? Zastanawianie się, co może wyjść, co może nie wyjść, nie? To wszystko jest piękne, ale jest to bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Ciężkie dla ciała, dla głowy. Tak jak mówię, można powiedzieć, jest takie skatowanie organizmu. I na razie już po prostu nie tęsknię za tą formułą, nie? Zrobiłem to, co chciałem, zrealizowałem swój plan z przygodami, ale go zrobiłem. Być może wrócę na GSB, ale już może nie lato, a może zimą sobie będę chciał kiedyś zrobić, tak wiesz, w miarę szybko, nie? Ale raczej na pewno nie już w wersji takiej letniej, nie? Mhm. Czyli droga jednak zawsze jest ciekawsza niż sam cel. No wiesz, tak jak popatrzysz z szerszej perspektywy, na pewno tak. Bardzo często jest tak, że coś robisz, coś ci się wydaje takie nieosiągalne na pewnym etapie i w pewnym momencie, jak w jakimś dłuższym okresie czasu osiągasz to, nagle, kurde, to nie? Tak wiesz, to miało być taka euforia, no w sumie zadowolenie, ale i wtedy jak się tak się cofasz tymi myślami, wiesz, do tyłu, mówisz, o kurde, ale po drodze nie było ale fajnych rzeczy. Się nauczyłem, ile ciekawych i fajnych miejsc odwiedziłem, nie? I w ogóle. Także no, wydaje mi się, że to jest właśnie, to jest chyba, wydaje mi się, nawet równie ważne jak sam cel, nie? Jak ta droga, nie? Która do niego prowadzi. Nie? Powiedz, jak twoje plany na przyszłość? Co ci chodzi po głowie teraz? Wiesz, to teraz akurat troszeczkę mam problem z Achillesem. Mam nadzieję, że jestem już w takiej drodze, wiesz, że widzę się tylko w tunelu, że już coraz lepiej, bo jest trochę lepiej. Ale powiedziałem sobie, że dopóki nie będę w pełni sił i w pełni zdrowy, żebym mógł na 100% realizować swoje jakieś tam plany treningowe, to nic nie będę planował. Także no, na obecną chwilę nie mam jakichś takich sprecyzowanych planów, aczkolwiek coś tam po głowie chodzi, ale to mówię, to muszę być dopiero w pełni sprawny sportowo, żeby o tym myśleć. Ale na razie nie jestem nigdzie zapisany, nigdzie nie zadeklarowany, ale podejrzewam, że być może będą to jakieś takie właśnie indywidualne projekty, bo uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, na której się człowiek bardzo dużo uczy, pewne rzeczy tam można powiedzieć przeciera też, prawda? No i też w tej formie można sobie też bardzo ciekawe właśnie takie wyzwania biegowe organizować, nie? No właśnie, to jest super ciekawe i zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jak widać potrafią być takie sytuacje, że zawodów nagle nie ma, to taka formuła zaczyna, doświadczenie w takiej formule zaczyna być bardzo ważne, nie? No dokładnie, wiesz, to bardziej ja nie tylko GSB robiłem na przykład, bo te trzy razy, ale też na przykład rok temu w listopadzie poszliśmy z kolegą, z Wojtkiem Lipą, pojechaliśmy do Kudowy i zrobiliśmy sobie bez supportu we dwóch z tetraszkami właśnie, to było takie przetarcie przed GSB można powiedzieć, 250 km do końca szlaku sudeckiego, nie? W listopadzie, to już były takie, można powiedzieć, warunki lekko zimowe i też po 50 km dziennie, nie? Też taki projekcik, nie? Później kiedyś, pamiętam jeszcze z Wojtkiem, z roku robiliśmy sobie, pamiętam, to był styczeń, minus 20 stopni, myśmy stwierdzili, że sobie zrobimy taką pętlę 105 km wokół Bieszczadów, nie? No i przyjechaliśmy do schroniska pod Chonem, podzieliliśmy sobie po 35 km, plecaki po 12-15 kg, minus 20, więc buty takie, wiesz, bardziej trekkingowe. No i w takiej temperaturze, wiesz, minus 20-25, przez 3 dni zrobiliśmy taką pętlę przez Rawki, Ustrzyki, Caryńsko, Jaworzec i wróciliśmy do Cisny, nie? 105 km w 3 dni. A gdzie sypialiście wtedy? Po schroniskach. Czyli zaczęliśmy pod Chonem, pierwszego dnia poszliśmy granicznym przez Rabią, spaliśmy pod Rawkami, później wyszliśmy z Rawek na Caryńsko, Wetlińsko, spaliśmy w Jaworcu, Jaworzec, schronisko przy Czarnym Szlaku. No i później następnego dnia wróciliśmy do Cisny, nie? Po 35 równe dziennie, w takich ekstremalnych właśnie warunkach. To też uczy, nie? Też uczy się właśnie, testuje sprzęt, ciuchy, też siebie. Wiesz, na co zwrócić uwagę. Także takich poligonów było sporo i to jest ograniczenie, tylko wiesz, nie ma ograniczeń, jest tylko twoja kreatywność, to sobie wymyślisz, prawda? Niekoniecznie to musi mieć wymiar sportowy, czy mierzenie się z rekordem, ale może być to jako twoje takie osobiste wyzwanie, że chcesz coś zrobić takiego, nie?
co sobie wymyślisz, co uważasz, że to jest fajne, nie? Żeby to było po prostu jakieś takie stymulujące dla ciebie, nie? Żeby cię angażowało, żebyś po prostu miał jakiś cel, który cię angażuje, prawda? No właśnie, a tego typu wyzwania są mega stymulujące, bo tak jak mówiłeś, ty jesteś sam przeciwko, jesteś sam w naturze i musisz sobie sam ze wszystkim poradzić właśnie. Nie masz organizatora, nie masz współbiegaczy, wiesz, nie ma nikogo wokół, nie? No, dokładnie. I to musisz... jest takie, wiesz, jesteś takim zwierzakiem po prostu w tym lesie. Tak, jesteś właśnie blisko natury, nie? Jest bardzo blisko. No, jesteś po prostu, no, jesteś tu i teraz praktycznie, nie? Tak. Bo odcinasz się w ogóle całkowicie od tego świata, który zostawiłeś ze sobą. Jesteś na szlaku, tak jak powiedzieć, tak jak takie zwierzę, które musi przetrwać, które musi tam dobiec i zrobić wszystko po drodze, żeby ten cel osiągnąć, prawda? No i to jest takie właśnie powody, że dużo się uczysz, poznajesz też siebie, nie? Wiesz, to też wymaga właśnie takiego działania w niektórych sytuacjach, nie? Że nie możesz na przykład tam się obrazić na jakąś sytuację albo że czegoś nie zrobisz, to musisz po prostu, może to zabrzmi zbyt brunotnie, ale walczysz, każdego dnia walczysz o życie, nie? Bo musisz dobiec do celu, żeby w ciepłych warunkach się przespać, bo nie jesteś w stanie tego zrobić na szlaku, nie? Przy tej pogodzie, więc musisz ten cel osiągnąć. To nie tak właśnie jak na biegu, jak powiedziałeś, że jest na ten komfort, że ciśniesz w najgorszej sytuacji, zadzwonisz po organizatora, nie? Albo zejdziesz do punktu i wszyscy na ciebie czekają, o fajnie jesteś, masz ciepły koc. Bardzo często po ciężkim etapie przybiegasz do schroniska, a tam się tobą nikt nie interesuje, nie? Kuchnia zamknięta, sorry, winę tu. My pracujemy i musisz sobie radzić, nie? Tam nikomu nie powiesz bajki, że jesteś na 300 km GSB i prosiłbym o łagodne traktowanie, nie? No każdy ma to gdzieś, nie? I to nie ma w tym nic złego, po prostu każdy ma swoje życie, nie? Dla nich nie robisz nic specjalnego, nie? To jest dla ciebie coś ważne, nie? A tak naprawdę ich to w ogóle nie interesuje, nie? Dlatego ty musisz wcześniej właśnie albo użyć jakiejś, mówię, dróg perswazji, poprosić, nie? A może pani otworzyła tu kuchnię, a może przynajmniej żurek, nie? No bo tak miałem w Komańczy na przykład, nie? Że przyjechałem 15 po 7 do schroniska, kuchnia zamknięta, panie powiedziały, że już umyły gary i nawet nie mam na co liczyć, nie? A ja mówię, ale może przynajmniej żurek, nie? No to dobra, ten żurek mi zrobiły, no i żurek mi ratował życie, a może gdybym po prostu ładnie nie poprosił, no to bym musiał po prostu pójść, po prostu, wiesz, po prostu żołądku spać, nie? I rano bym też nie miał jakichś tam kanapek na wyjście, nie? Także to też uczy takiego po prostu, no, działania przede wszystkim, nie? Bo wiesz, że musisz o siebie sam zadbać, no, nikt tego za ciebie nie zrobi. I to w każdym aspekcie, nie? Możesz tylko ewentualnie zadzwonić, jak masz siły do kolegi, do przyjaciela i na chwilę z nim pogadać, licząc na jakieś fajne słowo, nie? Ale uwierz mi, że nawet jak jesteś na takim turbo zmęczeniu i wieczorem, to już nawet rozmowa z kimś cię po prostu boli, nie? Nawet nie masz na tyle sił, żeby logicznie, każde zbudowanie logiczne zdania już jest wysiłkiem dla ciebie, nie? Także najchętniej, byś tylko po prostu zrobił to, co masz i musisz zrobić i w kimonko na te 3 godzinki, żeby dać szansę temu organizmowi trochę się zregenerować. No i też to takie zastanawiające jest właśnie to, co mówiłeś, że odnośnie tego, co mi zaskoczyło, nie? Tam w swoim ciele, że miałem takie momenty, że wieczorem, jak dobiegałem na przykład do celu, nie? Już miałem takie, bo moje spanie, nogi miałem takie słabe, nie? Słabe ciało, mówię, kurwa, jak jeszcze następnego dnia mam robić 100, nie? Przecież to jest niemożliwe, jak ja się czuję taki wypompowany, no i co ja tutaj zjem, 3 godziny się prześpię i mam kolejny dzień tak napindalać, no to jest niemożliwe, nie? No ale okazuje się, śpisz te 2,5-3 godziny, stajesz, masz te kryzysy, ale cały czas idziesz. Czyli też nie ma co po prostu za daleko myśleć, wybiegać, nie? Tylko po prostu robić swoje, a później zastanawiać się, jakby będzie problem, nad tym problemem, nie? A nie brać sobie do głowy i martwić się na zapas, nie? Rób swoje, zrób to, dojdź do punktu, zjedz, połóż się, a rano się będziesz martwił, co będzie dalej. Tak. I realizuj przede wszystkim plan, nie? Tak, i te małe cele tak. Pośrednie. Nie myśl o tej becie, o tym, że będzie, tylko skup się na działaniu, na tych takich krótkich etapach i rób to, nie? A jak będzie problem, wtedy reaguj. A nie martw się na zapas, nie? Bo to czasami może odebrać motywację. Ultra się z tego składa, tak, że nie wyobrażasz sobie, jak ty przebiegniesz te tam 170 km, tylko zastanów się, jak zrobić kolejny krok. No. Dokładnie, mam małe etapy, no, tak. bo ta odległość tej mety, tego celu może przytłoczyć, nie? Mhm. Albo psychicznie właśnie, psychicznie. Czyli idealnie właśnie być w tu i teraz, nie? Bieżąca chwila się tylko liczy, bo tylko na nią mamy, może być wpływ, nie? Na przyszłość znikomo, na przeszłość tym bardziej, nie? A skupienie się na tej obecnej chwili dodaje takiej energii, nie? I zmusza do działania, nie? I do tego, żeby być na 100% w tym, co się w danym momencie robi.
No i to działa, nie? Bo czasami to mówię, mamy takie skłonności jako ludzie do pesymizmu, nie? Do często, że sobie właśnie sami kreujemy jakieś takie czarne scenariusze, które tak naprawdę nigdy się nie sprawdzają w 90%, nie? One są tylko w naszej głowie, nie? Czyli po prostu trzeba działać, robić swoje i jakoś to będzie. Nie martwić się na zapas, nie? Tym bardziej na rzeczy, na które nie mamy wpływu, nie? No bo to, jaki to ma sens? Martwić się na co nie mamy wpływu? Żadnego sensu to nie ma, nie? Tak, ale to jest właśnie to, co opowiadasz. To jest takie myślenie, wiesz, mnisi opowiadają. Osoby, które dużo medytują. To są te same wnioski, do których dotarła filozofia wschodu. Do tych samych wniosków docierasz ty, biegając takie niesamowicie trudne wyzwania. I to jest, kurczę, wspaniałe. No, no bo to jest taki, wiesz, jest prawda po prostu. No to jest prawda, to jest życie. No i to, wiesz, wiadomo, że nie jest łatwo, nie? Bo też mamy pewne takie nawyki, kiedy jeszcze nie mieliśmy tej świadomości, właśnie, muszę powiedzieć, z tej jakiejś takiej wiedzy, nie? Ale to po prostu, no to jest tak, to jest czysta prawda, nie? Tylko czasami sobie z tego nie zdajemy sprawy, jak to nas niekiedy właśnie blokuje, nie? Blokują takie nasze takie właśnie takie myślenie, takie nawyki, różne zachowania i tak dalej, nie? Także no w pewien sposób też takie, mówisz, bieganie, wysiłek, no uczy takich właśnie, jak to życie tak naprawdę wygląda i co w tym życiu jest właśnie ważne, jakie są priorytety, nie? Co jest najważniejsze, nie? Robert, dziękuję ci bardzo za to spotkanie. Myślę, że było... Ja również dziękuję. Super i bardzo, bardzo fajną historię opowiedziałeś. W dzisiejszych czasach, gdzie myślę, właśnie brak nam tych zawodów i ludzie będą chcieli ruszyć, wiesz, na samotne szlaki, to ta twoja wiedza bardzo się przyda. Także dziękuję ci serdecznie za poświęcony czas. No, ja również dziękuję. Dzięki. Wielkie dzięki. Hej. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Na koniec obiecany konkurs. Odpowiedzcie na pytanie. Ile razy Robert przebył trasę GSB od początku do końca? Wśród poprawnych odpowiedzi wylosuję nagrodę, którą będzie kupon na 100 zł w sklepie marki Lurbel. Odpowiedzi wysyłajcie na maila ultra@blackhatultra.pl lub zostawcie je gdzieś w mediach społecznościowych na Facebooku lub Instagramie bądź YouTubie. Jeszcze raz dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam do wysłuchania innych odcinków podcastów Black Hat Ultra i Black Hat Team. A jeśli podoba wam się to, co robię, serdecznie namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl/blackhatultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. Dlatego bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 67 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednarz, Agnieszka Dudek, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Chryń-Morawska, Jakub Korczyk, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba, Przemysław Kozłowski, Marek Maj, Wojciech Pietrzok, Mariusz Podgórny, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Edyta Winnicka, Hubert Wierzbicki i Michał Wójcik. Ponadto możecie wspierać podcast w mediach społecznościowych i umieszczać informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Odwiedzajcie również stronę www.blackhatultra.pl, gdzie możecie słuchać podcastów, oglądać zdjęcia i być może skorzystać z wegańskich przepisów, które tam umieszczam. Niezmiennie zapraszam również wszystkich do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie. Ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra@blackhatultra.pl. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotował Kamil Dąbkowski, a autorem muzyki jest Audio Dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na minutę, a może dłużej. Zostawiam ci
5 minut spokoju. Wyobraź sobie, że jesteś dronem i lecisz nad górami. Zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Buźka.